Dobra, słuchajcie. Continue. Oj, zadłośno. Zadłośno mnie w uszach. Uchlach. Dziewiątka, dobra, to jest nasz save. Co, zaczynamy. Oczywiście przypominam, że gramy dzisiaj w Zero Escape, robimy kolejne zakończenie. Siemka, Koron here. Witam Furek. Witam na czacie. Pierwszy raz widzę nick, więc cieszę się, że wpadłeś. Co jest mordercu? No, dla mnie mordercu jest Ace, ale ja się mogę mylić właściwie. Albo Snake. Bo Snake przeżył, musiał przeżyć. Drzwi się otworzyły. Okej, Junpei. Może pójdziesz teraz po dżungli. Santa i ja będziemy pilnowali drzwi. Dlaczego mam to robić? Nawet jeżeli się zamknął, wiemy jak rozwiązać zagadkę. Możemy je otworzyć ponownie. Cóż, to chyba prawda. Więc może pójdziemy po dżungli we trójkę? Nie, nie ma takiej potrzeby. Nie Junpei pójdzie. Więc chcesz być jak contrary, nie wiem. Nie jestem pewien, co to znaczy. Murasaki, odsłuchaj tego. Okej, ja pójdę po Jun. Zaraz wracam. O, Junpei. Wszystko gra? Tak, teraz tak. Przepraszam, że się przeze mnie martwiłeś. Pozwól, że sprawdzę. O. Dobrze, czujesz się o wiele lepiej. Na pewno wszystko gra? O, jesteś takim wojownikiem, Junpei. O, mam na myśli. Zmartwiaczem. Co ty gadasz, babo? Masz gorączkę jakąś. Siemka, Peron. Przypomnij mi ktoś, co opowiadał Santa ostatnio. Ale w sumie dwójkę powinieneś dzisiaj zrobić, jeśli Meredith porów nie będzie, bo z tego co pamiętam, ta linia, której teraz jesteś, rozgrąża się pod koniec. Tak. Też mi się tak wydaje. No właśnie, pokażę wam w ogóle, jak to wygląda. Jesteśmy tutaj, prawda? Na ostatnim live zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 8 punktów, w tym 2 to były pokoje. Więc tutaj mamy, powiedzmy, taką drogę. O tego chyba nie idziemy robić, bo nie chcemy się po prostu robić. Szkoda mi czasu, żeby dojść do tego, więc nie idziemy 100% przez to, że nie dotkniemy tego zakończenia. Znaczy tego punktu. Czyli aż oni skończą mój, dopiero potem skipuj dalej. No, to zabije trochę, jakby... prędkość mojego prowadzenia serii, ale jak chcecie, to nie wiem, czy skończymy nawet jedno zakończenie w ten sposób. Pójdziesz gdzie? O tak, nie powiedziałem ci. Mam otwarte wyjście, więc... Najgorsze jest to, że ja nie wiem, kiedy oni przestają mówić, bo Chińczycy takie zdanie potrafią rozbić tak, a z kolei takie zdanie potrafią skrócić tak. To jest takie dla mnie nie do ogarnięcia całkowicie. Byłbyś na emigracji, byś wiedział, co contrary znaczy. I tak zrobisz dwa roomy na stream. No tak, Perun, ale mogę zrobić teraz jeden room na stream, jeżeli będę musiał skipować dopiero po całym dialogu. Widzicie? Ja bym to powiedział znacznie szybciej, a Chińczyk to powiedział znacznie wolniej. Dobra, chodźmy. Chińczycy, Japończycy, Azjaci, Azjaci. O, to Santa? Na co patrzysz? Zdjęcie mojej siostry. Siostry? Santa, masz siostrę? O, kawaii, to wiedziałam, że już jest przekonujący, bo kawaii to znaczy słodki, uroczy. Tak, dzisiaj był uroczy jak guzik. Kurwa, cóż za komplement. To nie chcieli japoński, znaczy azjatycki. Ona miała tylko... O czym? Co ona pierdoli? Ona miała tylko cal wzrostu? O, przepraszam. To był żart, rozumiecie? Bo guzik jest taki mały, że ma cal. Śmiejcie się dalej. Żeby nie było głupio. Japoński dubbing jest tylko dodatkiem. Bez napisów tak prawdopodobnie tylko nieliczni rozumieją, więc po cholerę tak przyciągać. No, dlatego też się zastanawiam. Myślę, że cal to trochę za dużo na taki mały guzik. Prawdopodobnie bardziej pół cala? Boże, niech ona zginie. Sorry, Junpei, niech ona zginie po prostu. Przepraszam, zabija króliki, nie umie kurwa liczyć i opowiadać żartów. Na co, przepraszam, dlaczego na to patrzysz? Byłem jej świętym Mikołajem.
Santa Clausy. Santa, rozumiecie, Santa Claus. Ale dzisiaj... ale dzisiaj dają wpalnik. Ten cały chaos był fajny. Słuchajcie, Iwalida, witam, witam. Słuchajcie, co do tego wstępniaka, niestety to jest zabyt popularny. No, wyobraźcie sobie, że łapiecie 22 ludzi. No i generalnie chcecie im coś przekazać, chcecie im wprowadzić terror. Co jest bardziej straszne, kiedy zbiorą się wszyscy i wszyscy dopanikować w jednym miejscu, czy będą sobie zwiedzać, o, no tutaj mamy sobie pokoje, o, tutaj są cztery kolejne postacie, a pogadajmy sobie, a kim wy jesteście, a... Wiecie, to jest co się poznanie w Rompie i poznanie w Zero Escape. W Zero Escape to było takie, tutaj gdzieś zbierają, tam gdzieś zbierają, a w Rompie to było w jednym miejscu przedstawienie i tyle. I później wejście porywacza, prawda? Mówisz z doświadczenia? Oczywiście. To tylko pierwszy rozdział, dokładnie. Nie mieliśmy rodziców. Kupili to przez przypadek, kiedy byliśmy dziećmi. Więc musiałem być jej ojcem. I to znaczy, że kupiłem jej prezent świąteczny. Co rok jej kupowałem. Wigilię Bożego Narodzenia zostawiałem ten prezent pod jej poduszką. To nie mógł być duży. I następna ranka, ona zbierała do mojego pokoju z ogromnym uśmiechem. Spójrz, spójrz, Mikołaj zostawił mi prezent. Dał mi lalkę, którą naprawdę chciałam. Tak się cieszy, że przeczytał mój list. Ile ludzi porwałeś? Ja nie porwałem, ja byłem porwany. Miastro mapę. Mapa będzie dostępna... daleko jeszcze do tego. Ona zawsze była podekscytowana. To ja kazałem jej pisać te listy. Chciałem napisz coś, co chciałabyś i wyślij, co chciałabyś dostać i wyślij to do Mikołaja. Podawałem jej adres gdzieś w północnej Europie, który nawet nie istniał. Ona pisała list. Podbijała go i wysyłała. I wtedy, parę dni później, pojawił się z powrotem w naszej skrzynce, podbity jako adres nieznany. Otworzyłem listy, zanim zdała sobie sprawę, że zostały odesłane. Kiedy miałem list, chodziłem po sklepach z pieniędzmi, które odłożyłem przez cały rok i kupowałem jej to, co chciała. Ogólnie nie lubię czytać, więc te dwa rozdziały będą dla mnie wyzwaniem. No chyba, że hotel ma celowo być miejscem bliżej nieoczekiwaną formą. Hotel będzie miejscem, gdzie już teraz mogę wam zarzucić takim, powiedzmy, obrazem. Będą takie miejsca jak na przykład. Co by można było powiedzieć, żeby mi było to dużym spoilerem? Będzie na przykład coś takiego jak pralnia. Będzie coś takiego jak na przykład lodowisko. To są duże obiekty i właściwie... Co? Będzie coś takiego w stylu zoo, więc pomyślcie, w którym normalnym hotelu, w którym byliście, no dobra, pralnie może były, ale zoo czy lodowisko? Raczej nie. No to pomyślcie, że to są dwa pokoje z 36, które będą w tym hotelu i pozwólcie fikcji płynąć dalej. To że coś jest nazwane hotelem, na przykład to, że to jest stream, to nie znaczy, że to tak naprawdę jest stream, może tak naprawdę to jest let's play, ja sobie gadam do siebie, bo jestem pierdolnięty, a kamerkę odpaliłem, no tak pro forma, a was wcale tu nie ma, może to wszystko jest iluzja. No, ale też jak hotel to jest no, taki skrót myślowy, no to, że coś ma kształt hotelu, to nie musi być hotelem od razu. Oszczędzałem długo, ale kupowałem jej prezenty co roku. Ale jednego roku, jej list był inny. Ona jej psa z bajek, które chce, albo coś w tym stylu. Zamiast tego, tam było napisane, nie chcesz więcej prezentów w tym roku. Zamiast tego, chcę, żeby moje życzenie się spełniło. Moim życzeniem jest to, że będziemy szczęśliwi w ten sposób przez bardzo, bardzo długo. To było to, nic więcej. Ale nie mogę spełnić tego życzenia. Takim jestem Mikołajem. Co się stało? Ona zginęła. Może to streama, może to audycja radiowa. Może całe nasze życie to jebane Simsy.
Albo Zabójczyra, jesteś ostatecznym streamerem, który zaraz ktoś porwie. Kurna, zaraz zaczną pukać. Oddychacie. Ona zmarła. Została zabita 9 lat temu. Okej. Okay. 9 lat temu. Okej. Okay. Okej, okay, chodźmy. Hej, co robi wasza dwójka? Ruszajcie się, dalej! Chodźmy. Okej. Okay. W końcu wróciliście. Przepraszam, że to zajęło tak długo. Jak się pukać, będę wejdę przez ortner Vitali. Właśnie. Chodźmy. No okay, czy to jest kolejny pokój od razu? Soko. Czy to jest magazyn? Nie, myślę, że to jest ładownia. Tutaj muszą być przewożone wszystkie ładunki? Wessels Freight? Nie wiem, co to znaczy dokładnie. Wszędzie są drewniane skrzynie. Zastanawiam się, jak stare są. Cóż, chyba powinniśmy na początku znaleźć wyjście, co? Dawajcie. Wow, serio, pokój po pokoju. Będę pukać palcami w okno i dyszeli na nie. Jeden z najlepszych motywów incoming w tej grze, okej. Okay. Cargo room. Wracajmy, dobra. Te skrzynie są dosyć duże. Chyba są przywiązane jakimiś tam pasami. Ciasnymi pasami. Jest tutaj parę worków. Zastanawiam się, co w nich jest. What? Czy to nie jest dziewiąty? Karta z twarzy dziewiątego wydrukowaną. Okej. Okay. Co to? To karta. Ma na sobie jakąś twarz. Twarz? Tak. Nie jestem pewien, jaki jest cel tego? Jaki może być to cel? Te są trochę mniejsze od pozostałych. Wyglądają jakby byli dziećmi pozostałych skrzyń. Junpei, to brzmi jakbyś wymyślał jakąś bajkę. Naprawdę? Nie wiem, stary. Myślałeś kiedyś, jak skrzynki mogą się ze sobą uprawiać miłość? Dla mnie to nie brzmi jak bajka. Życie to nie bajka. Porwali ilość siostry na ten statek? Bardzo możliwe, więc co, to bym się nie zdziwił. Okaże się, że każdy coś stracił. Okej, okay, tu jest Santa. Karta z nadrukowaną podobizną Santy. Pudełko, nic tam nie ma. What's in the box? Oj, nie, przepraszam, ja chcę wrócić. Czekajcie, to jest wszystko, tak? Dobra, to idźmy jeszcze dalej jednak. To jest jedyny obszar, który ma wokół siebie płot. Junpei, myślisz, że możesz na to spojrzeć? Sorry, ale nie. Dlaczego? Ja mam co do złe przeczucia. Mięczak. Okej, okay, w porządku, pójdę. Proszę uważać się, Santa. Ta. Ale na wszelki wypadek. Poczekaj. Co chcesz zrobić z tą śrubką? Nie wiem, co rzucenie śrubki w płot może dać. Pewnie sprawia, że zacznie jest pod napięciem. Cholera. Dobrze rzucił. To. O, stary. Ten płot jest pod napięciem. Na to wygląda. Więc nie możemy przejść na drugą stronę. Cóż, moglibyśmy zeskoczyć z tych skrzyń, ale nie moglibyśmy wrócić. Okej. Okay. Możemy przeskoczyć przez ten płot, wskakując na te skrzynie. Co ty gadasz, Jumpy? Przez ten płot przebiega bardzo, bardzo mocny prąd. Jeżeli to zrobisz, nie będziesz mógł wrócić. Cóż, jeżeli jakoś przesunąłbym te skrzynie, czy na pewno możesz się przesunąć? Co jeżeli waży zbyt dużo? Co zrobisz wtedy? O, tak. O tym nie pomyślałem. Okej. Okay. Czyli na razie chyba to odpuszczamy sobie. Tak, córki od też zostały porwane. Okej. Okay. Karta z twarzą siódemki. Okej. Okay. Są zamknięte. Potrzebujemy klucza. Każdy z pudełek ma na sobie numerek.
Czy one... O! Jest... ukrócnął i podniósł coś, co było obok pudełka. Junpei, spójrz na to. Karty. Okej, okay, mam lotus. Jest tutaj zdjęcie lotus. Stare, bo są przezabawne. Wyglądają jak... glina, czy coś. Dobrze, że nie jak makaron. Przyjadę kocioł garnkowi. X kurwa D. Czekajcie, możemy to położyć RP? Czy to znaczy, że musimy zebrać wszystkie karty, których nie mamy? Okej. Okay. Okej, okay, tu mamy dwie kolejne. Mamy z nami. That's cool, man. Wziąłeś moje zdjęcie bez mojego pozwolenia. Wygląda całkiem spoko. Wyglądasz naprawdę przystojnie na tym zdjęciu. O, dajcie spokój, gołąbeczki. Co? Jesteśmy parą. Ale trochę. W żadnym wypadku. Kurwa. Zaprzecz jeszcze parę razy, bo nie zrozumiałem. O, ale byliśmy w jednym pudle, to ja nie wiem. Ojku. Dobra. Słuchajcie. Jest ja w środku. Okej, okay. O Jezu. Aż mi coś spłynęło. Musimy to szybko rozwiązać. Przeszukaliśmy wszystkie pudła. Nic w nich nie ma. Okej, okay. Beczki. Jest w nich jakiś płyn. Nie jestem pewien, co to jest. Okej. Okay. Nie wiem, co jest w tych beczkach, a patrząc na wagę, to jest jakiś płyn. Już słyszeliśmy. Okej, okay, mamy Snake'a. Snake. Czy to karta Snake'a? Tak, chcesz się zobaczyć? Nie, w porządku. On też by nie mógł jej zobaczyć, bo był ślepy. Jest też Clover. Patrz na to zdjęcie, jest całkiem urocza. Nieprawdaż? Nie. Ha? Co jest? O, nic. Nic za nic. Dlaczego jej uśmiech wydaje się być... sprawia, że jest mi tak chłodno. Ze zdrości? O, jest Ace. Okej. Okay. To karta Ace'a. Wreszcie jakiś europejski lord. O, moja karta. Chcesz ją zobaczyć? Całkiem dobre zdjęcie. Patrzcie, on jest oddzielony od grupy. On jest na pewno zabójcą. Widzicie? Tu są wszyscy, a tu jest on. Na 100%. Pewnie... zależy od kolejności, ale tak na pewno jest. Właściwie... możemy wrócić do poszukiwań. Okej, okay, dobra, mamy wszystko. Zaraz pójdziemy do tego pudełka. Te schody... mają... trzy jakby piętra? Na co czekasz, Junpei? Znaczy jak, ja idę. Te jedyne drzwi tutaj. Oprócz tych, przez które przyszliśmy. Więc to musi być wyjście. Nie gadaj. Oczywiście jest zamknięte. Czy to elektroniczny zamek? Nie, po prostu dziurka klucz. Tuż pod... klamką. Więc żeby otworzyć drzwi, musimy znaleźć klucz, który pasuje do tej dziurki. Ta. Okej. Okay. Okej. Okay. Za łatwe. Dobra, no to zobaczymy, co tutaj się stanie. W końcu mam wszystkie karty. Teraz musimy włożyć je do slotów przed każdym pudłem. Wiesz, która karta idzie, która pudła, tak? O, tak, oczywiście, że wiem. To jest raczej oczywiste. Pasujemy po prostu nasze numery do tych numerów. I wsadzamy odpowiednią kartę do odpowiedniego pudełka. Więc na przykład karta z pudełkiem Ace'a idzie do boxu pierwszego. Karta z obrazkiem Snake'a idzie do boxu drugiego i tak dalej. O, rozumiem. Co, o co chodzi? Murasaki! Hej! John, wszystko gra? Przepraszam, muszę ją sprawdzić. Dokrócz to z pudłami, okej? Okay? Włóż po prostu karty w pudełka. Liczę na ciebie. Wszystko gra? Co się stało? Możesz wstać? Przepraszam, wszystko gra. Po prostu się potknęłam. Nie gadaj mi głupot. Nie ma teraz tego czasu. Ale to prawda. Potknęłam się pudełko. Posłuchaj, że spojrzę. O! Jest wciąż ciepła. Widziałam, jak padała. Myślę, że ona się potknęła, wiesz? A żeby umrzeć w ten sposób? Chyba dalej coś się z nią nie tak. Okej. Okay. Zabierzmy ją stąd tak szybko, jak się da, żeśmy ją zabrali do szpitala. O! Chyba to nic takiego poważnego. Po prostu potrzebuję trochę leków i trochę snu. I będzie w porządku. Leki, ha. Cóż, jeżeli dogadam się z kimś na zewnątrz, na pewno Ace
To jest łatwiej. Ace? Dlaczego? Ha? Nie wiecie? On jest... On jest prezydentem, czyli dyrektorem firmy farmaceutycznej. O kurna. Czy to jest zbyt obvious? To jest zbyt obvious. Kaisha no namae wa Cradle Seiyaku. Cradle Pharmaceutical, to jest nazwa, to myślę. Mandorin to ich taki najbardziej znany produkt to jakiś tam znieczulacz nazwany Soporil. Mandorin. CEO, a nie dyrektorem. Bez tytułu. Teraz wiem, że jest niewinny, bo zbyt szybko jest ten reveal. Soporil. Ja słyszałem to już wcześniej. Soporil. To jest znieczulacz? Nie mam pojęcia, co znaczy to zdanie. Naprawdę, czytam je i nie rozumiem. To jest coś, które jest gazem w pokojowej temperaturze? Dokładnie jak... Nitrous Oxide. Zajmuje tylko parę sekund, żeby rozprawić się. I nawet mała ilość jest mocno efektywna. Większość państw zarecyptowała to do takiego szerokiego użytku dla ich policjantów i sił wojskowych. To był taki efektywny środek do kontroli tłumu i oczyszczania pomieszczeń. Był praktyczny, etyczny i ludzka natura sprawiała, że był idealnym narkotykiem. Znieczulacz, który jest gazem w temperaturze pokojowej. Okej. Było od 6 lat. Wytworzyli go z ekstraktu z paru różnych źródeł. Stał się popularny, prawie tak szybko, jak stał się publiczny. Z wieloma rządami, które robiły duże zamówienia. Jakby zapotrzebowanie na Soporil było bardzo wysokie i oczywiście to oznaczało, że Cradle Pharmaceuticals to też miało duże zapotrzebowanie na swoje produkty. Skąd wiesz to wszystko? Sam on mi to powiedział. Ace? Gdzie ty? Przeżywałem numer 4 w centralnej klatce, kiedy przeżywaliśmy drugą klasę. Pamiętasz jak Snake 7 i ty poszedłeś do piątki? To było wtedy. Pytałem, czym się zajmuje, i on powiedział, że ma swoją własną firmę. Zaczęliśmy o tym gadać i chyba tak jakoś wyszło. A jesteś w płynnej formie, okej. Coś czuję, że to jest ważna wskazówka. Martwisz się czymś? Nie, niczym. Co do cholery robi? Odpocznij sobie, okej? Okej. Santa, możesz się nią zająć? Sprawdzę, jak sobie radzi Ace. Lander miał jakiś problem. Jasne. Ja ci masz problem. Co ty wyrabiasz? Co się stało? Nic. Trochę mi się pierdoli w oczach. Myślę, że to przez zmęczenie. Nie widzę zbyt dobrze. Czemu nie widzisz zbyt dobrze? Te zdjęcia. Nie chcę to przyznawać, ale mam chyba presby obie. Starzenie się jest ciężkie. Siak, zostałem pozostałe część tobie. Czuję się strasznie zmęczony, więc jeżeli chcesz, to zajmij się tym. To odpocznij trochę, jeżeli ci to mi przeszkadza. Jak takie coś mogę rozmęczyć? Ale... Może zdanie to sprawiło, że się poczuł niekomfortowo. Prosopagnozja. Cóż, jeżeli mam powiedzieć prosto, to znaczy, że stan, gdzie umysł nie może rozpoznać ludzkich twarzy. Innymi słowy, moja twarz wyglądałaby tak samo jak Clover, czy inna. Jeśli pamiętam twarzy, jak większość ludzi się rozpoznaje. No przecież czytam, halo. To znaczy, że ludzie z prosopagnozją mają problem z rozpoznawaniem nawet ludzi, których dobrze znają.
Może on ma prosopagnozję? Cóż, wygląda na zrozpaczonego. Wystarczająco, żeby ją mieć. Ach cóż. Teraz rozwiązać zaraczyć 9 pudełek. Karta Ace'a jest w pudełku pierwszym, Snake'a w pudełku drugim. Musisz zrobić też resztą. I w końcu karta dziewiątego do pudełka dziewiątego. O, otworzyły się. Co? 9... Nie wiem, pręcików? Chyba wezmę je ze sobą. Takich... Nie wiem, jak to nazwać nawet. Wyglądają jak... A co, takie szydełka są jakieś? Jest ich tutaj 9? I ma ono sobie numerki od 1 do 9, okej. Gdzie muszę z tym pójść? To jest pytanie. Źle co tam jest? Tędy przyszliśmy. Poczekajcie, możemy wyjść jeszcze wyżej? O! To wspiera latkę. Okej, okay, co my teraz możemy zrobić właściwie? Może iść na górę. Do drzwi pewnie. Myślicie, że do tych drzwi? Nie no. Chyba, że jeszcze wyżej może wejść, tylko jak? No bo czekajcie, jak się obrócę. O, dobra, tutaj. Okej. Jest tutaj jakieś takie pudełkowe urządzenie. Jest tutaj 6 dziur. I chyba to, co znalazłem, będzie perfekcyjnie tutaj pasowało. Te, które znalazłeś w 9 pudełkach, tak? Może je spróbujesz? Okej, zobaczmy, co się stanie. Myślę, że 2, 4, 6 powinno pójść do górnej części i 3, 5, 7 do dolnej. Cóż, niektóre się zapaliły. Tak, trzeci i szósty. Śledczy jest jakaś zasada, która to ustala. Cóż, włożę 2, 4, 6 na górę i 3, 5, 7 na dół. Myślisz, że to może Digital Root? Digital Root? 2, 4, 6 to 12. Digital Root 12 to 3. Więc włączyło się światełko trzecie. 3, 5, 7 to 15. Digital Root 15 to 6. Więc włączyło się światełko szóste. Ma chyba sens, co? Rozumiem. Światełka pasują do Digital Rootów, tych pręcików wsadzonych do górnej i dolnej części. Więc starto działa. Cóż, jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę sprawdzić. Cóż, jeżeli chcę coś sprawdzić, to jasne, więc włożył 1, 2, 3 na górę i 6, 7, 8 na dół. O! Włączyły się. 6, 7, 8 to 21. Digital Root 27 to 3. Więc światełko 3 się włączyło. Włączyło. 1, 2, 3 to 6. Digital Root 6 to 6. Więc światełko 6 się włączyło. O, łapie! Digital Root tych pręcików, które wsadzasz, jest taki sam jak numer, jak ilość świateł, które się zapalają. Te światła się wyłączyły. Tak, chyba na tym to polega. Okej, teraz wiem, jak to działa. Chcesz spróbować? Poczekaj, to znaczy, że mamy zrobić to z wszystkimi światłami? Cóż nie. Możemy sprawdzić i zobaczyć i spróbować się włączyć wszystkie, wiesz? Na pewno coś się stanie, kiedy to zrobimy. Włączy wszystkie światła, ha. Okej, Junpei. Powinien mi się, że wiesz, jak to działa. Wybierz jedną z 6 dziurek, później wybierz pręcik ze swojej ręki i wsadź go w dziurkę. Zrób tak, aż wszystkie dziurki będą wypełnione. Kiedy wszystkie dziurki będą wypełnione, wszystkie światła, światło przy numerach, które pasują do Digital Roota tych pręcików w górnej i dolnej części się włączą. Ale jeżeli Digital Root będzie już zajęty, to światło się wyłączy. Celem jest włączenie wszystkich świateł. Okej, zróbmy to. Okej. Najpierw jedynka może. Do jedynki trzeba było 8, 2 i 1. To 10, nie, to musi być 1, 2 i 7. Tak. A do dwójki to musi być na przykład 11. Damy radę 11 zrobić? Nie damy rady. Ale to możemy włączyć na przykład jakąś ósemkę. Ósemka to będzie 17, prawda?
4, 5, to 9. Dobra. Teraz 7 może spróbujmy zrobić a może żeby to jakoś tak się od siebie różniło trochę, co? 1, 2 i 4 ten 7. A 6 to może być na przykład 1 plus 5, czyli 15. Czekajcie, spróbujmy to zrobić. 1, 2 i 4. A żeby zrobić 15, to musimy mieć co na przykład? 8 i 7. Dobra, tak. Okej. Okay. Zostały takie obok siebie same cyfry. To jest trochę słaba opcja, ale cóż. Dwójka to musi być 11 koniecznie. Jeden, cztery, sześć, to 11. I teraz, żeby dostać na przykład 5, to trzeba mieć 14. 14, 2, oj, co tu się stało? 2, 5 i 7. Czyli zostało 3 i 4. 3 i 4. Żeby zrobić 3, to musimy mieć 12, prawda? 8 plus 4 jednym słowem. Czyli możemy dać 1, 3 i 8. Dobrze liczę? Dobrze, 12, tak, i 13 teraz musimy jeszcze uzyskać, czyli 7 plus 6 jednym słowem. Czyli możemy zrobić 2, 4, 7. Wszystkie światła się włączyły i coś się odsunęło. Ej, czy to oznacza? Tak, musimy to zrobić jeszcze raz. Cholera, myślałem, że idziemy tak dobrze. Więc mam 9 dziurek. A na tym jest F. Nie wiem, co znaczy F, ale wiem jedno. Co to dzieje? Tym razem jest 9 dziurek, więc musimy wyłożyć wszystkie pręty. Dobra, to nudne. Może spróbuj. Okej. Okay. Okej, okay. Na czym to może polegać? F znaczy pała, albo F to, nie wiem, ułożyć. Nie, no to nie ma sensu. Nie, ułóżmy na razie, byle jak zobaczmy, co się w ogóle stanie. Czy nam jakiś komunikat się pojawi, czy co? No bo nie mamy żadnej podpowiedzi, zresztą mamy podpowiedź, że to ma być... Aha, nic się nie dzieje, okej, okay, po prostu. Okej. Okay. Może... To F oznacza 15? 15? Tak. 15. Bazowe dziesiące F to... O czym pierdoli? Masz rację, to musi to. Okej, okay, spróbujmy raz jeszcze. Czyli może każdy rząd musi mieć 15 jakby z siebie. Myślicie, że to może i to? To chwila to było... O. Spróbujmy teraz zrobić. A może wszędzie musi wyjść... Ale to, czy to może wszędzie wyjść 15? Chyba nie da się teraz zrobić, że wszędzie wyszło 15, prawda? Co jest pomiędzy dziurkami? No są jakieś, nie wiem, minusy albo połączenia? Wygląda to, że w każdą stronę powinna wyjść ta 15. Da się w ogóle teraz zrobić? Chyba 9 musiała być gdzieś w centrum. Nie, no nie da się teraz zrobić, na pewno. Na pewno, żeby w każdą stronę się nie da zrobić. To są połączenia. Okej, okay, są połączenia, ale co mi to daje? Ja kompletnie nie rozumiem tej zagadki. Rozumiem, żeby trzeba było ułożyć... W każdym połączeniu musi wyjść 15? Nie wiem, czy jest w ogóle taka opcja, ale dobra, spróbujmy. 9. Tutaj dajmy na przykład... brakuje jeszcze 6. Dobra, dajmy... 2... i 4. Tutaj dajmy na to też 6 musi być.
To już nie ma prawa bytu zbytnie, nie? Żeby jeszcze dwa razy dać takie połączenie, żeby szóstka wyszła. Ja w ogóle nie rozumiem, co się dzieje. O, już ogarniam. Poczekajcie. No ta dziewiątka wszystko psuje, bo ona jest taka paskudnie duża, prawda? Gdzie tą dziewiątkę wali, żeby ona najmniej nabrudziła? Chwila, czwórka, no to na przykład do czwórki jeszcze brakuje 11, prawda? A 11 to 7... Czy to jest w ogóle możliwe? No, nie, no dobra, jest możliwe. 3. Nie, chwila, to było 8 i 3 dajmy. To tutaj by była wtedy piątka, tutaj byłaby jedynka. 7 i 6? Nie, chwila. Tutaj jest 5, czyli brakuje 10. Nie, nie, jest za mało tutaj, czekajcie. Poczekajcie, tutaj dajmy 2, tutaj dajmy 4. Nie dawaj na środek, okej. Okej, poczekajcie. Tutaj brakuje 13 aż. Czyli 8 i 5. To jest chyba jedyna opcja, żeby uzyskać tak dużą liczbę. 8 musiała być tutaj wtedy, 5 musiała być tutaj. 9 plus 5 to jest 14, czyli tutaj musiała być 1. Ale to znowu wychodzi 4, 1, czyli 5, czyli tutaj musiała być 10. To jest za dużo po prostu. A jakbyśmy dali 9, 5 i 1. I teraz tak. Tutaj brakuje 14. To jest kurwa prawie nieosiągalne. Nie, to. Czekajcie. 1, 5. I teraz tutaj brakuje 10. Czyli brakuje na przykład 6 i 4. Albo 2 i 8. Dajmy tutaj 2 i 8 dobry start. I teraz dajmy tutaj jest 11, czyli tutaj trzeba 4 było dać. To jest 5, to znowu 10 trzeba. Kurwa, zawsze to samo. Ale spróbujmy teraz dać tej 3 i 7. Ale 7 to już daje 16. Dobra, to 7 i 3. Tutaj mamy 12, czyli brakuje 3, które oczywiście mamy. Poczekajcie, to trzeba spokojnie rozmienić. 1, 5 może być 2, 4 lub 3, 3, czyli... Poczekajcie, dajmy 2, 4 jeszcze raz. Tutaj brakuje jeszcze 11. 11 to jest 8 i 3, albo 6 i 5. To jest tutaj brakuje 13, prawda? Ale to skazuje nas, żebyśmy 1 dali w 4 w jednym rzędzie, a wtedy trzeba było mieć 10. Co? A jakbyśmy... I teraz źle postawić 9. I to jest właśnie durne, że można źle postawić 9. Dobra, ale spróbuj postawić 9 w takim miejscu, dajmy na to. I wtedy trzeba uzupełnić tylko... Tutaj brakuje w sumie... 4 i 2, prawda? Dajmy na to. A tutaj brakuje dalej jakby 7 i 6. Czyli na przykład 5 i 1. I teraz tak, tutaj mam 9, czyli brakuje tej 6. 7 plus tutaj 8. Tutaj 12 mam, czyli tutaj 3, tutaj 7. Ja pierdolę. Okej, okay. Wszystkie piny wsadzone, wszystkie światła się świecą. Zrobiliśmy to. Zasilanie wróciło. Dlatego, że elektryczność wróciła do monitora na górze. Zacznijmy, jak możemy aktywować urządzenie. Ok.
Okej. Okay. Zielony przycisk, czerwony przycisk i dźwignia. Ślady czerwone są. Myślę, że to może pomóc. Co to jest? Gdzie to znalazłeś? Poczekaj, co to jest? Gdzie to znalazłeś? Znalazłem to, kiedy... no, bawiliśmy się tymi pinami. Wydane jak instrukcja tego. Teraz co mówi system? Ta rzecz jest zdalnie sterowana przez to. To? Tak, to. Na co wskazuje? O! Ta maszyna, tam. Nazywa się prawdopodobnie Pushmaster 5000. Wygląda, brzmi jak nazwa jakiegoś gadżetu wyuzdanego. Mówisz serio? Tak. Więc co mam zrobić z tym Pushmasterem 5000? Widzisz tą trumnę tam na górze tych... A rzeczywiście jest trumna. Tych skrzyń? Tak. Nie chcesz wiedzieć co z nią? Chcesz sprawdzić? Tak. Okej. Jak myślisz, jak to zrobimy? Cóż. Tam po prawej stronie były skrzynie, które są ułożone w kształt schodów. Może jeżeli zrobimy jakąś drogę do tej trumny. Jak chcesz to zrobić? Ułożyć skrzynię? Chyba? Okej, to brzmi dobrze. To jest hardware na zegarek Zero, tak. Też jak? Spróbujmy. O, wygląda na to, że Pushmaster 5000 się wyczerpał. Więc żeby za szybko nie wyładać energii, został zaprogramowany, żeby zaczął się ruszać, kiedy jego ścieżka zostanie całkowicie zaprogramowana. Okej. Okay. Zachowam to w umyśle. Okej, okay. Nic nie pamiętam tak naprawdę. To jest przycisk reset. Pozwala mi zacząć od nowa. Kiedy aktywuję program, po prostu pociągnąć za dźwignię. To jest powrót. Pozwala mi wyjść. Okej, okay, dobra. Okej, okay, spróbujmy. Jasne. Pamiętaj, że jest limit baterii, jasne? Bateria umiera po 50 ruchach. Przynajmniej tak jest napisane w instrukcji. 50 ruchów, ha. Pamiętaj, że Pushmaster 5000 nie może przesyłać ciężkich metalowych pudeł, ok? Łapię. Instrukcje. Kiedy kwadrat obok Pushmastera 5000 zostaje kliknięty, Pushmaster, porusz się ten kwadrat. Jeżeli po drodze będzie skrzynia, Pushmaster 5000 przepcha tą skrzynię o jedną kratkę. Przesuń je odpowiednio i wypełni żółte obszary. Och, kuźwa, serio? To jest ten Pushmaster? Chwila. Okej. Okay. Chwila, co my musimy zrobić? Okej, łapię. To jeszcze raz, może jeszcze raz? Reset? Nie do końca łapię. I my teraz w tym momencie nie możemy przesunąć, prawda? Nie, dobra. Reset. Chwila, czy to ma jakikolwiek sens przy takim ustawieniu? Bo teraz już nie możemy przesunąć, prawda? Chwila, to przesuniemy tutaj, to przesuniemy tutaj. Oj, okej, czekajcie. Skończyłem się ruch, zanim to dobrze wyklinimy. Na pewno się skończy ruchy. Już teraz źle to zrobiłem chyba. Ja to mógłbym wepchnąć tutaj. Nie, wiesz co, czekajcie, ale muszę znać, jak to zrobić. Proszę, takie dwie skomplikowane, takie już trochę wymagające myślenia zagadki w jednym pokoju. Dobra, jeszcze raz. Nie możemy tam przesunąć, no to właściwie jest skazane na zepchnięcie tutaj. Chwila, czy dałeś to jakoś inaczej zepchnąć? Teraz sobie zablokowałem drogę w ogóle.
A czekajcie, ja pierdzielę. To już zły ruch na początek. No tak, no bo tutaj nie możemy spychać, no bo nie wyjedziemy za mapę, prawda? Nie wyjedziemy, oczywiście, że nie wyjedziemy. Zdrówko. To można było wepchnąć tutaj. I teraz tak. Żeby teraz nie spierdolić. Jak to zrobić? Poczekajcie. To teraz przejeżdżamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć ruchów to nas kosztuje. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nie, chwila. Chyba za wcześnie to przypychnąłem, prawda? Cześć, niech no się zastanowię. To przypychamy tak. To przypychamy. Za wcześnie to przypchnąłem. Chyba. Nie, dobra, zacznę, jak to się tylko szło dalej. To sobie przypchamy tak. Tak, za wcześnie to przypchnąłem. Teraz tutaj mamy problem taki, że nie mamy jak umieścić tego, prawda? A dart normalnie byśmy to sobie przypchnęli. Dobra, jeszcze raz. Zły ruch. Tak. Ten na dole, na lewo o jeden zamiast prawo i by stykło. Czekajcie, czy teraz jest dobrze? Czy teraz w ogóle możemy coś z tego wyciągnąć, że tak powiem? To byśmy musieli... Nie, to już nie wrócimy. Zabrać mi teraz ruchów na to, co planuję zrobić, ale to od razu... Okej. Tak, zabrać mi ruchów. Chyba. Kurwa, jednego ruchu, czajcie to? Ach. Gdzieś możemy to jakoś inaczej przeprowadzić. Czekajcie, ale jak to mogę inaczej zrobić? To ten początek wydaje mi się, że jest dobry. Ten dolny wepchnij na prawo, a potem go w górę. Ten dolny wepchnij na prawo, potem w górę. Do końca w prawo, czekajcie. Dobrze rozumiem. Chodzi o to, żeby zrobić coś takiego. Do końca w prawo. To ma jakiś sens, jakbym to teraz przepchnął tutaj? Słuchajcie, to bym przepchnął tutaj. To bym przepchnął tutaj. Nie wiem, nie potrafię tego po prostu wyobrazić, więc ja muszę to robić po kolei. Nie, teraz ja się tutaj nie przepcham, prawda? Oczywiście, że się nie przepcham. O Jezu. Słuchajcie, przejdźmy do tego stanu, ja zaraz to muszę na swój dziwny rozum wyrzminić. Zmarnowałem jeden ruch niepotrzebnie. Aha, to już ja teraz znowu cztery nie wpierdolę, prawda? Chwila. To przepycham tutaj. To wepchnę tutaj.
Nie wiem, czy to dobrze teraz robię. Chyba... Właśnie, czemu mam w ogóle jeden ruch więcej? Oczywiście, że teraz to nie przypierdolę. Ja pierdzielę. Yo! Dawno mnie nie było, czas pierwszy raz zakończyłem. Możemy coś streścić, co mnie minęło? Wiesz co, co się minęło? Co byś tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o rzeczy, które cię minęły? Poszliśmy zupełnie inną drogą. Dowiedzieliśmy się, że Ace jest jakby szefem tej firmy farmaceutycznej, która porywała. Dowiedzieliśmy się, że Lotus miała dwie córki, czy tam dwójkę dzieci, która została też porwana przez na ten sam statek jakiś czas temu. Coś jeszcze takiego się kluczowało działo? W sumie nie jestem pewien. Kurwa, jeszcze gorzej teraz. Jeszcze coraz gorzej mi zaczyna iść w tej zdradce. Bo ja nie umiem po prostu dobrze jakby ustalić, co warto w danym momencie przepchać. O, ja coś w tą stronę poszło. Dobra, to już będzie na pewno porażka znowu. Tak, to znowu... Pierdzie. Badent. To jest jeden wielki badent, to wam powiem. Mogę schodzić z strzałkami? Nie mogę, okej. Tak chciałem się upewnić. Nie no, kończymy w tym samym miejscu dosłownie. Solucja. Nie mam pojęcia, jak to przejechać, szczerze wam powiem. Miałem dobry plan, później zacząłem pisać o tym przejściu w prawo i już nie wiem kompletnie, jaki był mój plan i nie mam pojęcia, co tu zrobić. Nie mam pojęcia, co, jak to teraz przepchać dobrze. Ale reset. Solucja na to by zajęła cały czas. A hint? Coś podpowie? Reset, bug? Nie, to nic nie podpowie. No trudno, najwyżej zrobimy streama rodzinnego z rozwiązywania jednej zagadki, no. Nie mam z bardzo innego, że tak powiem, innej opcji tutaj. No tak, nie wiem, cały czas zaczynam powtarzać to samo robić. Tutaj się przepycham. Może najpierw to zrobimy, ale to też jest takie bez sensu. A może? Dobra, udało się, ale... Ale to tylko przez to, że dostaliśmy ten nowy ruch. Okej, wystarczy z tym programem. Co teraz? Bądź cicho i patrz. Widzisz? To już się rusza. Ale patrzcie, rozwiązaliśmy to tylko dlatego, że dostaliśmy jeden dodatkowy ruch. A jeden dodatkowy ruch pewnie dali dlatego, że właśnie graczom jest rozwiązanie jedno i drugie. To jedno wymaga 51 ruchów, a to drugie 50. I dlatego dali dla tych słabszych graczy jeden ruch więcej, dzięki temu możemy ukończyć to. Niesamowite! Pushmaster 5000 zrobił to, co mu kazałem i ułożył skrzynię. Teraz mogę dotrzeć do trumny. Musimy wspiąć się na tę skrzynię przez ten płot, okej. Okej. Przejdźmy się tutaj. A co to za symbol? Mira da! Mumia? Żartuję. Naprawdę? Siak, po prostu otwórz. Okej. Mały klucz i... Pistolet? Pistolet? Rewolwer?
O, rewolwer. Wygląda dosyć stary. Zastanawiam się, czy to jest replika? Ta rzecz to... Czy to prawdziwe pociski? Czy on jest prawdziwy? Ktoś powinien go szybko wziąć i przejąć pałeczkę. Nie weźmiecie go? Oczywiście, że nie. Jedyne co z tego dostajemy, to więcej problemów. To potężna broń, która daje jednej osobie ogromną przewagę. Posiadanie czegoś takiego byłoby zbyt niebezpieczne. Mamy już wystarczające zaznaczenie. Tak, masz rację. Może Zero włożył tutaj tą broń, bo pomyślał, że coś takiego może się stać. Innymi słowy, zrobił to, żeśmy walczyli ze sobą. W takim wypadku powinniśmy ją zostawić. Nie chcę, żeby Zero mnie kontrolował. Ja też nie. Okej. Jeżeli już to ustaliliśmy, to okej, ale chętnie zostawimy tutaj klucze, co? Oczywiście, że nie. Weźmy go ze sobą. Ktoś weźmie ten rewolwer, coś czuję. Dobra, zaraz miał klucz. Może go użyć. No, zapewne do czegoś tam możesz. Podejdźmy do drzwi. Włóżmy tutaj kluczyk i tak. Wygląda to, że zadziałał. Jej! Wygląda to, że otworzyłeś te jumpy. Rozumiem, ten klucz powinien otworzyć te drzwi. Hej, na co strzelacie? Chodźcie! Tak, otwierają się. Ciekawe, czy Ace albo Santa nie wezmą sobie tego pistoletu. Drugi korytarz, ha. Sprawdźmy go. No, słuchajcie, zróbmy sobie krótką przerwę. Powiedzmy taki bolsat, żeby nalać sobie picia i innych takich pierdół. I cóż, wracamy do gierki dosłownie za 5 minut. Zróbcie sobie w tym czasie siku, piciu i inne takie pierdoły. Ja też sobie muszę sobie uzupełnić, bo mi się właśnie piciu kończy. Także widzicie, bolsaty lecą od subów. Przypominam, że jeżeli chcecie mi dopomóc, to możecie to zrobić dotacją na dole, bądź też subskrypcją na górze. No i cóż, wracamy za 5 minut, więc spokojnie sobie wszystko ogarnijcie. Oj, czuję, jestem ciekaw, czekajcie, sprawdźmy w ogóle flowcharta. Jesteśmy tuż przed jakimś wyborem. I po tym wyborze będziemy mieli zakończenie. No, dzisiaj bym chciał zrobić zakończenie, któreś jeszcze. Mamy na to godzinkę około, no niecało powiedzmy już. No, brzmi ciężko, szczerze powiedziawszy, do zrobienia. No, ale może będę szybko działać. Kto wie. Słuchajcie. Zastanawiam, ile jeszcze streamów nam zostało z tej gierki. No jakbyśmy chcieli zrobić na przykład te zakończenia, no to tutaj jest jeszcze trochę dłuższa odnoga. To wygląda mi na jednego streama przynajmniej. Ta odnoga. Końcówka tej to też będzie kawałek streama i może, no teraz jeszcze 3 streamy z tej gry? Coś takiego? 4 może? Chyba z 3 jeszcze myślę i powinniśmy się zmieścić. Tak mi się wydaje. Ojku. Dobra, słuchajcie, wracamy do gierki chyba. Minęło już prawie 5 minut, więc nie ma co tutaj przedłużać. Mam nadzieję, że wszyscy już wrócili z piciami i tak dalej. Widzieliśmy wcześniej tą windę. To z niej wysiedliśmy wcześniej. Przeszliśmy przez drzwi numer 6 i doszliśmy do ładowni. Tak, a potem przeszliśmy przez ładownię. Wcześniej to była maszynownia. Tak, teraz jesteśmy tutaj. Innymi słowy, zrobiliśmy pętlę. Jesteśmy tu, gdzie zaczęliśmy. Poszukiwaliśmy karty, żeby dojść do miejsca. Nie widzę czytnika kart. Wtedy nie będziemy mogli pewnie artować z tej lokacji. Może spróbujemy wcisnąć guziki? Tak. Okej. Szkoda, że w niedzielę tylko robisz streamy stereo. Wiesz co, jakby to było zbyt często, to była pewna monotonia. Trzeba też dawać inne gierki streama, prawda? Działa? Tak mi się wydaje. Tak myślę. Dobra, teraz możemy... Wrócić, jeżeli chcemy. Co robimy teraz? Powinniśmy wrócić na pokład C? Nie, ten korytarz ciągnie się dalej. Ale jeżeli... Skończymy tam, gdzie zaczęliśmy... Cofając się... Powinniśmy zobaczyć, co tam jest. Zgadzam się, chodźmy. Wygląda, że kończy się tutaj.
Tylko jedne drzwi. Nie ma tu nic więcej. To jest jedyna droga. Okej, otwórzmy je. Okej. Bez cheatu 9. Oczywiście. To nie jest takie łatwe. W końcu znaleźliśmy. Junpei? Spójrz, za tobą! Co? Drzwi 9. Jeszcze jedne. Dlaczego? To 9 i ważne, jak na to spojrzysz. Jesteś czerwone, jesteś red. One są prawdziwe? Dlaczego są dwie pary drzwi? Zawsze były dwie pary drzwi. Ja tu pomyślisz? Zdjęli nigdy powiedzieć, że są jedne drzwi z 9. Są ukryte, ale wyjście da się znaleźć. Szukajcie wyjścia, szukajcie drzwi, które mają 9. Założyliśmy, że są tylko jedne. Ale dlaczego miałby nie być ich więcej? O, stary. Wpadliśmy to. Zostały, są dwie pary drzwi. To znaczy, że cała 9, która spotkała się w centralnym holu, może uciec. Nikt by nie został. Bez kitu. Teraz to ma sens, dlaczego rozdziałki mają numery 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podzielić te dwie drużyny po 4, 5 osób? Digital root obu daje 9. O kurwa, serio? Biorąc 1, 2, 7, 8 i 3, 4, 5, 6, 9 na przykład, digital root dla dwóch drużyn wynosi 9. Albo 2, 3, 4, 9 i 1, 5, 6, 7, 8. Więc masz kombinacji, które działają i wszystkie kończą w ten sam sposób. Jeżeli jedna drużyna ma digital root 9, to sama miałaby pozostała. Co to oznacza? Odpowiedź jest prosta. Od samego początku, Lunar Game miał ocalić wszystkich 9 ludzi. Tak miał być. Ale Zero nie kłamał. Nigdy nie powiedział, że będą jedne drzwi z 9. A każdy, kto znalazł się w tej grze, założył, że tak będzie to wyglądało. Że będziemy walczyli do końca. Że jedna drużyna zdradzi inną. Ktoś może zostać ranny, ktoś może zostać zabity. A w końcu dojdę do tego samego pokoju i zdadzą sobie sprawę, jak niepotrzebne to było. Wow, ale grubo. Były dwie pary drzwi. Nie trzeba było się zabijać. Celem tej gry było Lunar Game. Od początku kłóciliśmy i biliśmy się o drzwi. Kurde, ja teraz sobie... Czy da się przejść tak, żeby wszyscy przeżyli? Pewnie nie. Bo w sumie śmierć 9 jest jeszcze, zanim jest jakikolwiek wybór, prawda? A jeżeli byłoby jakikolwiek błąd, jakikolwiek potknięcie, to mogłoby być znacznie gorzej. Więc, co robimy, Junpei? Tak. Ej, trzymaj się, stary. Przepraszam. Co teraz zrobimy? Musimy pomyśleć o następnym kroku. Nasz numer to 1356. To digital root dając 6. Zawsze czwórka nie tworzy 9. Czwórka. Cóż, nie mów mi. Tak. Jest jedna kombinacja, która pozwoli naszej trójce tworzyć 9 drzwi. No to pytam, co dalej? Co dalej? Nie, musimy wrócić. Tak, zgadzam się, nie żeby zostawić Jun z tyłu. Jesteście pewni? No tak, bo tak to było 1, 3 i 5, to by dało 9. Nie przeszkadza mi, zostanie. W porządku. Nie ma szans, żebyśmy cię zostawili. Poza tym, wolę utonąć na dnie oceanu, niż uciec w tej kiełbaskowej imprezce. Może dojść do Atlanty. Nie miałaś na myśli Atlantis? O, tak. Chłopaki, bardzo dobrze. Najpierw wrócimy na pokład C. Możemy się tam dostać dzięki Windzir, którą widzieliśmy wcześniej. Robimy Clover 7 i Lotus, wrócili już z drzwi pierwszych. Ale z naszą siódemką. Stąd tutaj nie osiągniemy niczego, nieprawdaż? Znajdźmy pozostałą trójkę
i znajdźmy rozwiązanie. A to musi być, znaczy straszne, jak sobie tak się zastanawia człowiek. Dobra, jest nas 7, możemy się podzielić na 2 grupy i zaczyna się robić te obliczenia. Czy da się jakoś zrobić, żeby 2 digital routy dały w sumie 9? I okazuje się, że się nie da i tak matma zawodzi po tych wszystkich obliczeniach. Okej, chodźmy. Tak, okej. Jeżeli o tym myślę, czym jest ten pokój? Myśmy teraz spojrzeli na drzwiach, że nawet nie spojrzeliśmy. Wygląda jakby był przygotowany jakąś ceremonię. Ale jaką? Wesele? Ślub? Pogrzeb? Pogrzeb! Trumna? Co trumna robi w takim miejscu? Ej, Junpei! Co ty chyba robisz? Chodźmy! Okej, zaraz będę. What? What? Czy coś tam jest? Coś czuję, że wszyscy oprócz Junpei'a będą mogli wyjść. Dałobyś to obliczyć, ale nie chcę tego obliczać teraz. Aż tutaj swój ślub podprawi, boż. Spójrzcie to, Seven Lotus. Mam problem. Tober zniknęła. Co? Coś tam się zniknęła. Kiedy? Dlaczego? Weszliście do jedynki z Clover, nieprawdaż? Tak, weszliśmy przez drzwi razem. Ale Clover ledwo z nami dodała. Cały czas robiła swoje. Były 4 pokoje po drugiej stronie jedynki. Ona nie wpuściła z 4 pokoju. Powiedziała, że się tym zajmie. I wtedy zamknęła drzwi. Coś tak opowiadają jakby jedno za drugim, jakby mieli to już ustalone. Musiała to zablokować po drugiej stronie. Czekaliśmy przez chwilę, Clover nie wychodziła. Wołaliśmy ją, ale nie odpowiadała. Zacząłem kopać drzwi, weszliśmy do pokoju, ale był pusty. Clover tam nie było. Były drzwi po drugiej stronie ściany i były otwarte. Prawdopodobnie otworzyła je i wyszła. Powiedzieliśmy za nią, oczywiście, ale cóż, oczywiście, nie znaleźliśmy jej. Już na to chyba sami wpadliście. Clover zniknęła. Kiedy to się stało? Doszliśmy tutaj tuż przed wami. Właśnie doskonałe wyczucie czasu. Jesteś szukaliście nigdzie poza klatką schodową? Nie szukaliśmy. Bardzo dobrze. Rozdzielimy się i puszczajmy Clover. Nie zostało nam wiele czasu. Zaczynajmy. Tak. What? Czy byłoby źle, jakby sobie lot pospieszyć Clover? To zostałoby to. Ace. Santa. Junpei Jun. 7 i 8, to by wyszło ile w sumie nas? 7, tak? A ty nigdy nie kończyłeś zdania, po czym się oboje widzieliście, co się stało i byliście zdenerwowani? No, nie w sumie. Jak ktoś jest zdenerwowany, to zaczyna gadać. Albo jest panika i w ogóle nic nie rozumie się, bo obie osoby gadają naraz. Albo jedna osoba łapie oddech i ochłonie, a druga zaczyna po prostu opowiadać, co się działo. Seven odpada. Okej. Nie ma jej tutaj. Okej. Na przyszły wypadek powinniśmy rozejrzeć się po pokoju z prysznicem. Tak? Tam był jej brat. Mogła pójść go zobaczyć. Możemy sprawdzić, racja? Chodźmy. Okej. Wciąż możemy wejść. Powinniśmy podziękować Sevenowi później. Nie ma jej tu, co? Niestety. Tak, chyba jej tu nie ma. Zapach jest okropny. Okej, sprawdźmy jeszcze raz, żeby się upewnić. Nie ma jej tu. Snake. Gdzie poszła twoja siostra? Straszny był sposób na odejście. Czaszka rozwalona, lewe ramy. Widzicie, jak to podkreślają? Wykręcone. He, poczekajcie. Kości. Nawet gra to zauważyła, wow! Lewe ramię mojego brata nie jest jak ramię normalnej osoby. Przez wypadek bardzo cierpiał. Oczywiście. Dlaczego nie zdałem sobie sprawy wcześniej? Jumpy? Przepraszam, że musiałeś czekać. Chodźmy. Jumpy, Jun! Gdzie byliście?
Czy coś się stało? Clover jest... Clover nie żyje. Znalazłem ją. W łazience w pierwszym piętrze. W pierwszej klasie. Na pokładzie pierwszej klasy. Grubo. Clover. Dlaczego to się stało? Clover. Nie ma szans. Chodźmy z tym, Jun. To mógł być Snake. Wszystko gra? Tak, ja myślę... Tak myślę. Mogę się odpocząć. Tutaj, łóżko. Możesz usiąść? Tak. Kto pierwszy od nas ciało? Ja. Dlaczego przyszedłeś do pokoju? Ile puszczać Clover? Dlaczego miałby przychodzić w innym celu? Nazwijmy ciało w łazience. Gdy to się stało, wybiegłem. Wyszedłem na szczyt schodów, przykosyno i trzymałem tak głośno, jak potrafiłem. Ej, ludzie, znalazłem ją, ale jest źle. Jest w łazience w kabinie pierwszej klasy. Chodźcie szybko, czy coś w tym stylu. I zwróćcie do łazienki. Ej, Santa i Lotus, pokazaliście bardzo szybko. Ale wasza zwykle mnie słyszała, albo coś. Właśnie nie pokazaliście. Szedłem po schodach, was poszukałem. I potem... Znacie resztę, racja? Seven. Martwi się jedną rzecz. Co? To ty włożyłeś się z tych talerzy pomiędzy drzwi i ramę, racja? Dlaczego to zrobiłeś? Czyli powiedziałem ci wcześniej? Żeby drzwi się zamknęły. Byśmy mogli tutaj wrócić. O, myślisz, że ja to zrobiłem? Cóż, nie wiem. To zależy od tego, co powiesz, prawda? Na miłość boską. Chodź za mną. Szafa? Tak. To jest powód. Ten safe. Mieliśmy go otworzyć, byliśmy w tym pokoju. Pomyślałem, że może w nim być coś ważnego. Nie mogłem przestać o nim myśleć. Pomyślałem, że wkrótce znajdziemy numer do tego sejfu. Jeżeli to zrobimy, nie chciałbym znowu przechodzić przez drzwi numer 5. Złożyłem ten talerz do wejścia, żebyśmy mogli tutaj wrócić. Łapiesz? Tak. Ale dalej się nie otwiera. He? Czy to... Rdza. Jeżeli to jest rdza, to oznacza? Czy to się otwiera safe? Snail był z nami w tym pokoju. Hej, Vitali. Może jeszcze się na wskazówka. Coś, co może nas doprowadzić do tego, to dziwny Clover. Za tymi drzwiami? Ciało dziewiątego jest za tymi drzwiami. Może powinienem spojrzeć na wszelki wypadek. Co to za zapach? O. Chwila. Nie ma. Ile brązoreczka zniknęła. Ktoś wziął dziewiątkę i chciał też wziąć ósemkę. Wtedy. Od Lotus, prawda? 9 i 8 to 17. 9 i 8 to 17. Czyli 8 core, czyli Ace by pasował do tej wersji, prawda? Leżała obok okularów. Ale dlaczego? He? Gdzie poszedł Junpei? A tu jesteś. Szukałeś coś w korytarzu? Tak. Znalazłeś coś? Nie, nic. Co jest? Cóż, chciałem na coś spojrzeć. Co to? Clover. To chciałeś mi pokazać? Przeszukałem ciało Clover. Naprawdę szkoda. Została ci nie teraz w plecy. Prawdopodobnie nożem albo czymś. I znalazłem to. Co? Nie patrzyłem jeszcze. Nie chciałem zakłócać miejsca zbrodni, wiesz? Dała ci podstawę. Cóż, pożyczyłem jedną rzecz. Otwieram to. A czy nie dwa czasami? No nie, bo musi być Digital Root... Musi być Digital Root... chwila. Ósemka i
i 9 daje nam w sumie 17. Digital Root 17 to jest 8, a musi być 9, czyli musimy dodać 1, czyli Ace. Oczywiście biorąc pod uwagę to, co się stało w Submarine Zaręczeniu, gdzie Lotus też straciła swoją bransoletkę. Prawda przepadła i przepadła. A teraz prawda śpi w okrutnej ręce ciemności? Co to? Jakiś sekretny kod? Kod. Sinister Hand oznacza? Co znaczy Sinister Hand? Chodzi o prawą rękę? To jest w trumnie. To jest Cidauer, to jest w trumnie. Ale pierwszy raz widzę określenie Sinister, nie wiem, zaraz piszę na Godless, co znaczy Sinister Hand. Lewa. Okej. Sinister to jest określenie, którego użyto w heraldyce, które oznaczało na lewo od nosiciela płaszcza wojennego, nie wiem, lewa ręka takiego jakby hetmana? Lewa ręka. Co znaczy lewa ręka? Ciemność lewej ręki. Chodzi o bransoletki? Są dwie rzeczy wystające po każdej stronie twarzy. Lewa strona i prawa. Lewa i prawa. Prawa i lewa. Prawda zniknęła. Prawda zniknęła. Prawda zniknęła. Może te dwa słowa? No. Może pozmieniać kolejne zdania. Sinister, uwierz, taki S wystrzekuje. S-H-I-N-J-I-T-S-U. John Truth. Cóż, to ma jeszcze mniej sensu. Zmienienie wyrazów nie pomogło. Czas na inny pomysł. Co może inne oznaczać John i Truth? O. Truth oznacza fakt, innymi słowy, coś jest prawe. Coś ma jakby sens. Można założyć, że John oznacza lewo. W końcu ktoś wyszedł, to znaczy, że nie ma. Ale innymi słowy, to tyczy się kierunku. Może chodzi. Więc Truth oznacza prawy, a John lewy. Więc lewe i prawe bransoletki. Te dwie rzeczy wystające. Więc jeżeli ja nacisnę je w danym kierunku. No a mógłbym może zobaczyć tą notatkę Clover jeszcze raz? Nie, to nie jest to. Nie, gdzie jest to gdzieś tutaj jeszcze? Da się to jeszcze przeczytać jeszcze raz? Truth and Wrong, czyli to jest prawo-lewo. Chwila, prawo-lewo. Chwila. Prawo-lewo. Je, wybuchło. Wie, czy ja?
1, 1, 4, 3, 8, 3, 4, 2, 1. Huh? Co za numery? To do, kod może do sejfu. Trzy razy prawo, lewo. Miałem dokładnie taką samą minę jak w tej scenie, jak w obru. Jeden, cztery, trzy. Osiem, trzy, cztery. Dwa, jeden. Też myślałem, że zmieniłem numer, ale chodzi o to, że jedno w prawo, cztery w lewo. I... Bingo, wiedziałem. Czy to jest jakaś notatka? Zobaczmy. Part pierwszy, no Nar Game było raz rozgrywane 9 lat temu. Part drugi, osoba z numerem 2, z bransetką 2, brała udział w grze 9 lat temu. Part trzeci, został zaplanowany przez 4 ludzi. Szefa, CEO Radel Pharmaceuticals, Gentaro Hongo, Nagisa Nijasaki, jakiegoś tam superwizora Teruki Kubota, Kagechika Musashi Du. Muszę ich ukarać za te niewinne życie, które poświęciliśmy. To jedyne ostrzeżenie, jakie dostaną. Niewinne dusze mogą być, mają być ocalone. Teraz podaję prawdę. Zero. Okej. Okay. Mina. Przepraszam. Możecie do mnie podejść? Tak, podejść? Chcę, żebyśmy wszyscy poszli do dużego szpitalnego pokoju. Dlaczego? Muszę się czegoś upewnić. Czego ty chcesz się upewnić? Muszę się upewnić, czy osoba, którą podejrzewam, naprawdę jest sprawcą. Chwila, więc mówisz tak. Chyba to złapałem. Nie wiem, czy to zabił Snake i Clover. Siak? Jeżeli wszyscy możemy pójść do dużego szpitalnego pokoju, tłumacz wszystko, jak tam dojdziemy. Ile uderzy będzie? 5? No jest ta godzina. Jest 5. Nie mam dużo czasu, chodźmy. Właściwie, zanim zaczniemy, możecie coś dla mnie zrobić. Ej, Seven i Lotus. Możecie położyć dłonie na recie? Nie? Dlaczego? Jeżeli mam pójść do pokoju z prysznicem, dlaczego by nie... Nie idziemy do środka. Nie potwierdzicie? Odejdźcie drzwi. Dlaczego? Proszę, zróbcie to. A może nie chcecie wiedzieć, kto zabił Snake i Clover? W porządku. Co z tobą, Ace? Lotus? Okej, jasne. Mam pomysł. Nie sądzę, żeby urządzenie rozpoznało dłoń, a raczej reaguje na bransoletkę. Nie potrzebujesz dłoni. Wiedziałem. O co chodziło? Jak mam wiedzieć? Dziękuję. Dziękuję, że współpracowaliście. Swoją drogą, Ace. Możecie coś zapytać? Co takiego? Wiesz, kim jestem? Co za pytanie? Po prostu odpowiedz. Wiesz, kim jestem? Jestem Junpei, oczywiście. Kim innym miałbyś być? Niestety, to za odpowiedź. Właściwie jestem Santa. Co? Ciuchy, które nasze pożyczyły od Junpei'a. A ciuchy, które on nosi, są moje. Mieliśmy małą podmianę. To śmieszne, niemożliwe. Zmówisz, że nie jestem Santą? Oczywiście, że nie jesteś. Dlaczego? Dlaczego jesteś pewny, że nie jesteś Santą? Jeżeli byłbyś Santą, to drzwi trzecie nie otworzyłyby się. 1 plus 7 plus 8 plus 3 daje 19. 1 plus 9 to 10. 4 to byłby 1. A nasza czwórka otworzyła drzwi trzecie.
Wiesz być Santo. Febra zaczyna imprezę trójki. To 5, prawda? Masz rację, moja brazerka to numer 5. Przepraszam, Ace. Oszukałem cię. Oczywiście, że nie jestem Santo. Jestem Junpei. Kto w ogóle mógłby tak pomyśleć? To oczywiście też, że nie jestem. Żeby tak pomyśleć, to byłoby zabawne. Ale chyba nie złapałeś, jak oczywiste to jest. Zapytałem cię wcześniej, prawda? Co sprawia, że jesteś pewien, że nie jestem Santo? I odpowiedziałeś, że byłbyś Santo, to drzwi trzecie nie tworzyłby się. Większość osób nie powiedziałaby coś takiego. Pierwsza rzecz, którą przychodzi komuś do głowy, jest to, że nie byłby numer bransoletki. A, bo on nie rozpoznaje twarzy, prawda? Byłaby jedna rzecz, którą by powiedziała. Jedno zdanie. Nie masz jej do twarzy. Ace, masz prosopagnozję. Racja? Prosopagnozja? Co to? Nie mam pojęcia. Prosopagnozja to... Cóż, przyznaję się. Mam prosopagnozję. Nie rozpoznaję ludzkich twarzy. O to ci chodziło? Chcesz się pośmiać z mojej choroby? Nie, wcale nie. W ogóle się z ciebie wyśmiałem. Właściwie trochę mi cię szkoda. Nie po to o tym zacząłem mówić. Jest doskonała szansa na to, że osoba, która zbiła Snake'a, ma prosopagnozję. Co masz na myśli? Powiem wprost. Myślisz, że to byłeś ty, Ace. Ty go zabiłeś. To śmieszne. Jaki masz dowód? Mam 3 dowody. Pierwszy. Wróćmy parę godzin wcześniej. Mieliśmy się wrócić pomiędzy 3 drzwiami tutaj, w dużym pokoju. Nie było szans, żeby cała 7 przez nie przeszła. Lotus powiedział, że poświęci się jedna z nas. Wtedy ty, Ace, powiedziałaś, ja zostanę. Dlaczego powiedziałeś coś takiego? To dosyć proste. Nie chciałeś, żebyśmy zaczęli martwe ciało w pokroju z prysznicem. Widzisz, jeżeli Ace zostałby z tyłu, byłyby tylko dwoje drzwi, przez które mogliśmy przejść. Drzwi 7 i 8. Nie byłoby szans, żebyś przeszedł przez drzwi trzecie. Prysznic. Widziałeś to, prawda, Ace? Dlatego chciałeś zostać. Daj spokój. Myślisz, że trochę przesadzasz. Był forszadowany wcześniej, że nie ogarnia twarzy, jeszcze w pierwszym spotkaniu. Ciekawe. To w ogóle jest ciekawa przypadłość bardzo. Rozumiem, że jesteś trochę zazdrosny mojej odwagi, ale... Proszę. Nie obniżaj wartości mojej harcji. Chciałem was uratować. Na pewno rozumiesz mój altruizm. Altruizm, a? Wiedziałeś, prawda? Wiedziałeś, że którekolwiek drzwi wybierzemy, prąd skończymy w dużym szpitalnym pokoju. O czym ty gadasz? Oczywiście, że to nie wiedziałem. Jak mogłem? Naprawdę? Tak, tak. Cóż, jasne. Mam jeszcze 2 dowody na to, że jesteś zabójcą. Drugi jest taki, że powiedziałem wcześniej, masz prosopagnozję. Więc mówisz, że osoba, która nie rozpoznaje twarzy, musi być złą osobą? Junpei, to jest... takie zbyt wczesne osądzanie. Nie, nie jestem taki głupi. Więc co? Dlaczego? Cóż, zanim wyjaśnię, ja powinienem coś powiedzieć. Zwłoki w shower roomie, znaczy w pokoju prysznicowym, jest u Snake'a. Co? Nie zapałem tego na początku, ale coś Clover mi coś powiedziała. Powiedziała, że Snake miał protezę lewej ręki. Stracił prawdziwe ramię w wypadku. Ale kurde, załapałem to. Cieszę się, że to wyłapałem. Ale ciało, które zaczęliśmy w pokoju prysznicowym, nazwijmy go Klasiem X. Lewe ramię Klasie X było zrobione z krwi i ciała. Innymi słowy, Klas X nie mógł być Snake'iem. O Boże, nie, to niemożliwe. Powiedzmy hipotetycznie, że zabójca nie ma prosopagnozji. Jeżeli tak by było, od razu zdałby sobie sprawę, że Klas X nie jest Snake'iem.
Dla niego byłoby to jasne, że to są inni ludzie. W sensie strumnie, bardzo możliwe. Ale wciąż... sprawca go zabił. Dlaczego? Dlaczego zabił nieznajomego, który dopiero coś pojawił? Z drugiej strony, jeżeli zabójca miał prostą parnozję, to ma sens. Myślę, że ktoś był snajkiem i zabił go. Chwila, poczekaj chwilę. Powiedz, że masz rację. Pomyliłem kogoś ze snajkiem. Nawet jeżeli to zrobiłem, nie miałbym motywu, żeby go zabić. Dlaczego chciałbym zabić snajka? Mam przynajmniej dwa motywy. Pierwszy, Snake wiedział o twojej przyszłości. Jeżeli powiedziałby nam, co wiedział... No tak, on był w poprzedniej drze. To byłoby dla ciebie naprawdę złe. Nie chciałbym, żeby to się stało. Żeby Snake to nie wygadał, zabiłeś go. Drugi, Snake miał wobec ciebie... Jakby taką... No miałby z tą problem. Wiedziałeś to? Ale możesz to założyć. Nawet bez pokazania swojej tożsamości, on był dla ciebie problemem. Nie widziałeś, kiedy możesz być zaatakowany. Nie możesz opuścić gardy. Każdy moment był momentem, gdzie on mógł coś spróbować. Nie chciałeś, żeby takie zagrożenie przy tobie wisiało. Więc ty... Hej, poczekaj chwilę. O co chodzi z tą przyszłością, o której ja jest niechciano powiedzieć? Dlaczego Snake miałby być na niego zły? Spójrz na to. Co za papier? Czy to, co czytaliśmy? Chwila, czy to... To jest wiadomość od Zero. W ogóle to jest chyba prawdziwe... Jak on jest CEO, to jest jego prawdziwe imię, prawda? To... Gentaro Hongo. Może pierwsze to prawdziwe antyki były sztuczne, a teraz to prawdziwe w tym pokoju. Widzicie? Też mnie zastanawia, kim jest ten gościc, ale... Widzicie, ja mówiłem wam, że to może nie być ciało Snake'a, a wy mnie hejtowaliście. A teraz kto ma rację? On ma pewnie ten rewolwer. Możliwe, że ma rewolwer. Daj im spokój. Ten papier to kłamstwo. Coś próbuję wrobić. Ja. Widziałeś ja, prawda? Co to nie oznacza? Że po prostu znajdziesz, że jesteś Hongu, CEO Cradle Pharmaceuticals? Czy się mylę? Dobrze, przyznaję. Jestem CEO Cradle Pharmaceuticals, Gentaro Hongu. I co z tego? Mieli co Nonar Game, który miał miejsce 9 lat temu. Wszystko na tym papierze to kłamstwo. Coś próbuję wrobić, mówię wam. Po pierwsze, Junpei, mówisz, że zrobiłem to wszystko sam. Przejdź to jeszcze raz, okej? Okay? Jak możesz sam zrobić Snake'a? Nie Snake'a, to był Kroś X. Nie było ćwierć, co to był. Widziałeś, że zabójca? Przeprowadzić go przez drzwi trzecie, racja? Tak, może. Cóż, ja bym zrobił to sam, ale chwila, jak zabrał opaskę, to było 9, 2 i 1, to 11, 12. Jak zabrał opaskę dziewiątki, to mógł wejść do tych drzwi. Ze Snake'iem i go tam wrzucić. Wiesz, co to CEO? Osoba zarządzająca chyba, co nie? Prozopagnozję ma około 2% ludzi na całym świecie. Akurat w tej dziewiątce ludzi znalazło się coś chore, a to przypadać. Akurat kiedy lot o nim wspomniała kilka godzin wcześniej. Dobra jest, przestań się już bronić i teraz wszyscy wiedzą, że to ty. Nie rozważyć drzwi trzecich. Sam z Cross Meets. Nie mogłeś. Nie, mogłeś. W sensie, nie, przecież mogłeś. CEO to inaczej prezes. Co? Właściwie Ace, kiedy byłeś nieprzytomny, coś od ciebie zebrałem. Pamiętasz, kiedy dałeś sobie ten znieczulacz i zasnąłeś w dużym szpitalnym pokoju? Cóż, wtedy wziąłem to. Nie. Mam cię, Ace. Twoja prawa ręka mówi wszystko, co potrzebuję. Powiesz, o coś tak martwiłeś? Co było w twojej kieszeni? To bransolet numer 9, prawda? Ace, Kroś X i dziewiątka, i bransolet 9. Teraz potrzebowałeś do otwarcia drzwi trzecich. Dobra, ale to nie jest Snake? To jak ten typ mógł wejść z Ace'em? Teraz zabijałeś Krasia X, sam Ace. Wszystko, co potrzebowałeś, to bransolet numer 9 w twojej kieszeni.
Jeżeli chcesz zdrać niewiniątko, to spoko. Dalej, powiedz mi. Nie mam tej bransolety. Jeżeli to chcesz zrobić. Jeżeli możesz zdjąć płaszcz i ją mi podać, docenię to. Inaczej, zabierzemy cię o siłę, prawda, Seven? Tak. Choć przyjemność. Koniec śmiechu? Okej. Okay. Na dziś to śmiech był lepszy, ale to nie jest złe. Przez, że Snape po czym się rozdzielił i trafił na jakiegoś innego typa? Kurde, nie wiem. Dobrze zrobione, Junpei. Jak wydedukowałeś? Mam rozdział numer 9. Wziąłem kiedyś szukaliście brakujących rzeczy do Red. Wyszedłem z pokoju, który miałem przeszukać i ruszyłem do kabiny pierwszej klasy na pokładzie B. Chciałem otrzymać brązerek numer 9. 9 jest ważnym zeszyciem na Nargame. Numer 9. Dodałem 9 do każdego zestawu numerów nie zmieni digital ruta. Jak wiesz, 9 jest bardzo użyteczna. Z nią każdy może wejść z kimś wszędzie. To jest taki game changer. Więc poszedłem do kabiny pierwszej klasy, żeby ją zdobyć. I w parę momentów zdobyłem brązek numer 9. Był też dodał bonus. Nóż, który używał 9. Wziąłem oba. Chwila, 4, 9, 1. To daje nam 14, czyli Digital Root to 5. Okej. Okay. Wróciłem tam, gdzie miałem być. Widzę pana Snake'a. Cóż, klasia X. Zauważyłem go przed sobą. Wszedł do dużego pokoju szpitalnego i nie zauważył mnie. Widzieli do ciała, nie skręci brązerki w do Snake'a? To też mnie to interesuje. Czyli argumentarament jak wyrąpię, lol. Koleś noszący ubrania Snake'a pojawił się w drzwiach trzecich. Kiedy się zatrzymał, poszedłem za nim i go zawołałem. Snake! Odwrócił się. Nic nie powiedział. Usta były w połowie otwarte. Zdawał się tak być ogłupiały? Jakby spał. Może są naśpane? To i było ważne. Nie opłacą mi takie małe rzeczy. Byłem pewien, że ten człowiek to Snake. Wiedziałem, że Snake brał udział w Nonary Game 90 lat temu. Być ślepym? Może być ślepym, jeśli dwa razy trafi na taki pokład. To było jasne, że mnie nie rozpoznał. Od razu na naszym pierwszym spotkaniu. Ale dlaczego? Wtedy... Snake nic mi nie powiedział. Na pewno nie zapomniał, co się z nim stało w Dark Game. Ale nawet teraz mi prawo ze mną rozmawiać. Czy brak wzroku powstrzymywał go przed rozpoznaniem mnie w pełni? A może Snake konspirował z Ziga, żeby mnie oszukać? Tak siak, był zaruszenie. Lepiej było zaniąć się wcześniej niż później. Musiałem się go pozbyć, zanim wykonał akcję. Szybko myśląc, mój plan? Zacząłem mój plan. Przyłożyłem brazerkę dziewiątku do Reda. Przyłożyłem moją do Reda i wtedy złapałem ramię Snake'a i włożyłem jej dłoń do skanera. Drzwi się otworzyły. Wrzuciłem go tam. Kiedy zaczął później, drzwi się zamknęły. 81 sekund minęło. Potem zwróciłem, jakby nic się nie stało. Więc wróciłem moje poszukiwania, wróciłem do dużego szpitala pokoju, kiedy nadeszła do ciebie pierwsza. Ace, zabiłeś Clover? Tak. Dlaczego zabiłeś? Była siostra Snake'a. Mógł powiedzieć jej coś, co było niebezpieczne. Dodatkowo, ona przeszła przez drzwi pierwsze. Mogę się dowiedzieć. Dowiedzieć ciało. Dlaczego nie przejdziesz sam przez drzwi pierwsze?
Prawdopodobnie są gdzieś ukryte? Tak, ale my też przeszliśmy przez pierwsze. Nie widzieliśmy nic podejrzanego. Tak. Tak myślałem po tym, jak przeszliście, opowiedzieliście o tym w centralnej placu schodowej. Wątpiłem, że wasza dwójka to znalazła. Ale prawdopodobnie Clover była inna. Prawdopodobnie to znalazła. Ja to bardzo chciałem ją znaleźć. W końcu zrobiłem to w kabinie pierwszej klasy. Mówiłem bardzo spokojnie. Widziałeś to? Widziałem co? Nie zachowuj się, żebyś nie rozumiała. Byłaś w kabinie kapitańskiej, prawda? Ha? O czym ty gadasz? Bardzo dobrze. Co drogą? Co robisz, Clover? Co? Nic. Na twoich butach jest krew. Wygląda świeżo. Czy wróciłaś spojrzeć na zwłoki dziewiątego? Rozumiem. Twoja ciśnie sugeruje, że zauważyłaś. Widziałaś coś, prawda? Widziałeś, że opaski nie ma. Nie. Nie gdzie idziesz? Zostaniesz tutaj. Nie. Ja pierdziele. Właśnie skoraj sprzeciwkałeś do drzwi numer 3, to skąd ta osoba X widziała bransoletkę? No to jest dobre pytanie. Dobra, wiem, że to on, to może również uniszczyć Ernalito. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Boże, jestem taki zmieszany i nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, szczerze powiedziawszy. Nie uciekaj, mała dziewczynko. Ale w sumie to Ace musiał wszystkich wtedy wyrąbać w tym zakończeniu submariny. Jak on ma nóż. Teraz zabiłem Clover. Ty szczur wielu. Ha. Przyznaję. Przegrałem. Straciłem to. Przegrałem całkowicie i totalnie. Ale nie zrozumiałem, nie śledzę tutaj. I przegrałem z tobą. Przegrałem zero, nie z tobą. Ktoś wpadł w tak słabą papkę. Nawet grupek. I to była papka. Nie pomyśl się. Byłem uwięziony i zmanipulowany przez zero. Mężczyzna, którego zabiłem w prysznicowym, jeżeli nie byłby Snake'em, to nie mam pojęcia, kim był. Ale nosił ubrania Snake'a. Może on był ukryty w tej trumnie, włożył tam Snake'a, bo Snake go stamtąd wydostał? Może? Chwila. I miał coś wstrzyknięte, przez co nie mógł mnie rozpoznać. I nie możemy zapomnieć, że komponenty z Red zostały wyciągnięte zanim się pojawiliśmy. Nie mam wątpliwości, że Zero zaplanował to wszystko. Zero upewnił się, że zabije tego człowieka. Czyli Zero wiedział o wszystkim, co zrobię. Że spróbuję wziąć bransoletkę, że zabije Snake'a, wszystko. Muszę karać ich. Za niewinne życie, które wzięli. To ostatnie moje, że tak powiem, ostrzeżenie. Niewinne dusze mogą być ocalone. Teraz powiem prawdę, Zero. Myślisz, że Zero to jeden z nas. Zero to jeden z nas? Nie, chwila. Jest jeszcze jedna osoba. Snake. Człowiek, który zginął w prysznicowym, to nie był Snake. To znaczy, że on wciąż żyje. Może Snake to Zero. Może on sprawił, że koleś X nałożył jego ubrania, żeśmy myśleli, że on nie żyje. Gdzie jest teraz Snake? Co, jeżeli jest gdzieś i śmieje się z nas? Jeżeli jest Zero, musiał kłamać tam z czymś. Czy on nas obserwuje? No raczej nie obserwuje, że jest ślepy, chyba że kłamał, że jest ślepy. Co ty to? Może Snake wygrał pierwszą edycję i dlatego został zero kolejnej edycji. Cholera wie, znaczy to wątpię, że teraz działało, ale kto wie. Cóż, chyba skończyłem moje wyznanie. Może przejdźmy dalej.
Czym to Harry jest... O czym to Harry gadasz? Gdzie idziesz, ty skurczybyku? Zostawiam nie że ja wszystko nie dlaczego? Ponieważ zrobiłem flower? To śmieszne. Dlaczego się tak wkurza to, że zrobiłem tą małą dziwkę? Ona była raczej niczym. Nieznajomą, którą spotkałeś parę godzin temu. Mylę się? Ty gnojku! O! Ogłuszenie mnie z uderzeniem. Masz sporo ognia, wiesz? Przyznaję. Wolę twardsze kobiety. Więc może chcesz jeszcze jeden? A, zanim to... Pozwól, że... Dam ci jedno od siebie. O, fuck. Jeżeli jedno z was chociaż mrugnie... Nie zauważysz, że ktoś mrugnie, bo nie rozpoznajesz twarzy, frajerze. Nie zawaham się i pociągnę za spust. Zabijemy już dwóch, nie, trzech ludzi. Jestem gotów zabić czwartego. Typowy taki dyrektor, który ratuje swoje dupstwo. Trójka ludzi? Co masz na myśli? Pozwólcie, że użyję tej okazji, żeby was oszukać? Osoba, która zabija dziewiątkę, to ja. Chociaż jeżeli mam być bardziej szczery, to zachęciłem go, żeby zabił sam siebie. Chyba daliśmy równą klatkę schodową, przyszedł i powiedział mi swoje imię. Od razu go rozpoznałem. To jest za małe pchnięcie. Małe kłamstwo. Wydaje się, że ustawienia Dead zostały zmienione. Wymagają jednej osoby, żeby Dead wołał detonator w bransolecie. I on w to uwierzył, naprawdę? Badajcie sobie z drzwiami numer 5. Spotkamy się ponownie. I? Dzięki temu? Okej. Nara, ludziczka. Pójdę dalej. Więc... Co? Dlaczego się nie zatrzymuje? Cholera! Okłamałeś! O kurde. Otwórz mi proszę, błagam cię. Pomóż mi. Pomóż mi się dostać, pomóż mi. O mój Boże, o mój Boże. A nie znam jego imienia, żeby go zawołać po imieniu. Posłuchaj. Posłuchajcie, zostałem... Okłamał mnie. On mnie okłamał. On mnie tutaj wsadził. To był on. On mnie zabił. To był on. Myśleliśmy, że to Zira, a to był po prostu Ace. Miałem 4 powody, żeby go zabić. Jak powiedziałem wcześniej, Lunar Game z browserką numer 9. Jest najważniejsze. Jeśli pozwolimy mieć mu te cenne narzędzie, on albo ktoś inny stałby się dla mnie zagrożeniem. Zdecydowałem się wyeliminować wcześniej. Chciałem browser numer 9. Jeżeli mogę mnie dostać, mogę mi powiedzieć, że router tak mi pasowało. Nie mogłem dostać bransoletki, chyba że jej właściciel żył. To drugi powód. Poza numerem on byłby dla mnie sam problemem. On znał moją przeszłość. Wiecie, co się dzieje 9 lat temu. To było ważne, żebym go wyeliminował, zanim przekażę tę informację. W końcu... Chciałem przeprowadzić prosty test. Test, żeby zobaczyć, czy Lunar Game jest na poważnie, czy to zedwy żart. Musiałem się upewnić. Kazałem mu postępować wbrew zasadom, żeby mógł zobaczyć, co się stanie. Nie dam ci trzeciego motywu. Co się stało 90 lat temu? Czyli mówiłem, Lunar Game było rozgrywane. Zaplanowałem je i... Przeprowadziłem jego egzekucję. Dlaczego? Dlaczego na cholery to zrobiłeś? Chyba nie muszę ci to mówić. Hej! O co chodzi z tym bronią? Skąd on ją ma? Może jej powiesz, Santa. Z drugiej strony drzwi szóstych. Znaleźliśmy broń w trumnie, w ładowni. Racja? Wiesz co, Marlin, ja też bardzo lubiłem Ace'a do pewnego momentu. Musiał go wziąć, kiedy nie patrzyliśmy. Teraz zrobiłem.
To był spory błąd, wiesz. Mówienie, że zostałeś do tyłu. Cóż, nie ma dużo czasu. Będę już leciał. Gdzie idziesz? Musiałem tłumaczyć? Myślę, że to jest oczywiste. Tak, 9, 8, 1, prawda? To daje nam 2 dziewiątki, czyli 18, czyli 9. Mam brazer numer 9. I teraz mam lotus. Czy nie było drzwi z dziewiątą w pokoju, gdzie który wyglądał jak kościół? Tam idziesz, prawda? Skąd wiedziałeś? Santa powiedział mi to, kiedy szukaliście Clover. Rozumiem. Cóż, masz rację. To jest mój cel. A teraz muszę się z wami pożegnać. A, i proszę. Nie zapominajcie o moim ostrzeżeniu. Ruszcie się i pociągnę za spust. Nie potrzebuję jej żywej, żeby otworzyć drzwi, wiecie? Cholera! Uciekaj! A nie możemy ryzykować. Teraz Lotus, otwórz drzwi przede mną, jeżeli możesz. Larka! Świat w tej trumnie będzie właśnie. Kurde, mamy już... Czekajcie, trochę wejdę na flow. Jesteśmy już tak blisko, dobra, dokończmy to. Radzi mi jedno z zakończeń. A gdzie tutaj był w ogóle wybór? Przepraszam bardzo. Jestem ciekaw, co to był za wybór, że można było pójść gdzieś indziej, okej. Hej Jun, co się stało? Wszystko gra? Jezu, jesteś rozpalona. Twoja rączka wróciła. Wszystko gra? Tak, naprawdę w porządku. Powinniście martwić się o Lotus. No ciekawe, to dowiemy się po prostu. Nie no, gra już dokończyła zakończenie. Jumpy. Nie martw się o mnie. Potrzebuję trochę odpoczynku, to tyle. Będę trochę przyspieszał po prostu. Nie pamiętasz? Potrzebuję trochę odpoczynku, teraz zostańmy razem. Więc proszę, proszę o co Lotus. Pomyśl o tym, co zrobił Ace Jumpy. Kiedy otrzyma to od Lotus, co chce, myślisz, że na pewno pozwoli odejść? Cholera! Chodźcie naprzód! Jak Jun poczuje się lepiej, dream was, idźcie. Wyjaśnimy ci potem, Bobro, okej? Okej, okay. Ace Seven. Idziemy z Ace'em. Tak, Santa. Zajmij się Jun. Wierzę w ciebie. Łapię. Chodźmy. A dużo zostało? Tak szczerze. Czy to będzie 5 minut, czy 30? Tylko ile zostało? Tak mniej więcej. Powiedzmy, że będę tłumaczył w moim tempie trochę szybciej może dialogi. Zostało teraz 10 minut, 15? Typ. Więc 5.30. Naprawdę? Gdzie oni są? Nie widzę ich. Myślisz, że oni przeszli? Może? Prośmy Red. Vacant, a drugi? Engage. Jest, coś jest, to znaczy, że Ace i Lotus przeszli tędy. Tak, na to wygląda. Co teraz robimy? Tak, co możemy zrobić? Cóż, duże drzwi są wciąż puste, ale nasze dwójka nic nie zrobi. Tak. Nie mówiąc już o tym, że nasz Digital Root to nie 9. Usłyszeli pukanie. Czy to będzie Snake? Pokaż się z tym do końca. Myślisz, że w tej trumnie jest Snake? Co to za dźwięk? Teraz 15-20 jeszcze jak jest. No dobra, przedłużamy. No nic nie zrobię, już nie zrobię wam takiego hamstwa. Chociaż jeszcze trzeba ci się... PKP pisać się spoczywać. Dochodzi stąd. Trumna. Tak. Otwórz mi ją. Jak? Siłą. Nie sądzę, żeby to się udało. Cóż, nie dowiesz się, że nie spróbujesz. Jedyna szansa sukcesu to zdolność zertyfikowania porażki po 1000 razy. Co to powiedział? Nie pamiętam. Trzeba, spróbujmy. Ale będzie Rabgot. Cholera, widzisz, nie mówiłem? Jeżeli mógłbyś tego otworzyć to pociągnięciem, dlaczego to by miało coś takiego? Tak, jeżeli nie wbijemy kodu, nic się nie otworzy. Brzmi jak kurczę początek traileru do Peka. Czyli była to jakaś wskazówka? Uhuhu, jakie przybliżenie. Hej Junpei. Pamiętasz, kiedy gadaliśmy o tych dziwnych numerach przy łazience w kabinie pierwszej klasy? Masz te numery przez rozwiązanie sekretnej wiadomości Clover, które trzymała. Drone, czy coś takiego? Tak, prawda, co z tym?
Cóż, może ten kod zadziała też tutaj. To jest po prostu niemożliwe. Te numery były do kodu, który odblokował save. Tak, ale osoba, która to ustawiała i tę trumnę, to ta sama osoba, racja? Zero ustawił oba. Tak, prawdopodobnie. Cóż, może sprawdzić tę osobę kodu. Śmieszne. Dlaczego nie spróbujesz? I tak nie się pogorszysz. To byłaby strata czasu. Nie ma szans, żeby to były te same numery. Jak możesz to wiedzieć? Nie dawaj się, dopóki nie spróbujesz. Nie spróbujesz. I powtarzasz ten cytat? Co to powiedział? Ty. 6006. O, wyśmieszki. Siemanko, Malinowa. O, okej. 1483421. Chyba żartujesz. Snake, to musi być Snake. Tak, kurwa! Snake! Ty, dlaczego? Te głosy, Junpei 7. Jeżeli się nie mylę. Gdzie jest reszta? Głos Snake'a w ogóle brzmi znacznie gorzej niż wersja angielska, okej. Gdzie są pozostali? Są tutaj? Rozumiem. I see. Chyba już wszystko łapię. Zostałem złapany? Tak. Ale... Jak kultysta wygląda? Bo ten kultysta musiał go złapać i się przebrać za niego. Tylko kim jest ten kultysta? Może to jest Zero? Może Zero już nie żyje? Ale to nie wytłumaczy, że jesteś tu więziony. Cóż, dalej nie wiemy, jak jest sprawdzić tożsamość z Zero. Więc dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego ktoś X włożył cichu Snake'a? Czy to jest związane z Nonary Game, które było 9 lat temu? Hej, Snake! Wiesz coś o tym? O czym gadacie? Przepraszam, ale nie powiem ci, o czym gadacie. Odejdź spokój. Po prostu powiedz nam, co wiesz. Nie wiem, o czym gadacie. Jak mogę powiedzieć coś, czego nie wiem? Jest źle. Kończy się czas. Musimy iść za Ace'em. Co robimy teraz? Tylko z nas nie przejdzie. Nie ma Digital Ruta 9. Tak, mamy tylko 5. Więc tutaj jesteśmy uwięzieni. Och, hej. Przypomniałem sobie coś. Co? Co to jest? Ja znalazłem coś wcześniej. Co znalazłeś? To. Zero. Rezerwę zero. Co to jest napisane? Mówisz, że Seven ma rezerwę zero? Tak. Skąd ją masz? Clover ją mi dała. O, dała? Tak. Skąd ją miała? Cóż, znalazł ją. Po której stronie drzwi 1. Pokład A. W kwaterach kapitana. Miałem jej ją potrzymać, ponieważ była zbyt duża, żeby ją mogła nosić. On kłamie. Powiedziałem wcześniej. Na to jest spojrzałem. Nie chciałem zmieniać miejsca zbrodni, wiesz? Podstawy. To może on wziął... czyli może ten kultysta to był Zero rzeczywiście i zabrał jego paskę. To szczerze mówiąc, głos najbardziej podoba mi się w tej japońskiej wersji, a mi właśnie nie. Cóż, pożyczyłem jedną rzecz. Cóż, powiedział prawdopodobnie to, żeby Snake nie dowiedział się o Clover. W porządku, Junpei. Miło było cię poznać. Co? To jest poczuć stary, żartuję. To wsiak. Chcę się powiedzieć, że brązerka zero jest wyłapana przez Red. Snake, daj mi dłoń, okej? Okay? Człapią. Oh shit, serio? A, dlaczego się nie otwiera? Trzeci znaczy się podpalił, więc... Musiał rozpoznać brązerkę zero. Może to nie jest zero, nie? Co? Brązerka może nie produkować numeru zero, kiedy jest przestrzegowana. To mówię. Może spróbujcie innej kombinacji. Może ustalić, jaki numer mam prezolepka. Łapię. Próbowali użyć tej kombinacji. Junpei.
Może wszyscy spróbujmy. Spróbujmy wszystkich trzech. Jeżeli nasz kombinacja działa, numer na bransoletce to 4. Nie. Nie otworzyło się. Więc bransoletka to 4, więc... Okej. Okay. Snake Junpei. Spróbujmy Snake. Ty, ja i bransoletka. Jeżeli kombinacja działa, to numer bransoletki to 2. Nie otworzyło się. Jest tutaj 2, więc... Spróbujmy 7. Ja tej bransoletka. Jeżeli kombinacja działa, to numer bransoletki to 6. Nie zadziała też? Zadziałało. Dobra, zostawcie ślepego i uciekajcie. Otworzyło się. Tak, tak myślałem. To znaczy, że bransoletka to jest 6. Jak to możliwe? Pokazuje 0. No nie dobrze, tylko czas się kończy. Chodź siak, wiem, że drzwi można otworzyć. Chodźmy, ale Snake, jesteś pewien? Tak. Tylko ja i Junpei możemy przejść. Nie musicie się martwić, mam rozwiązanie ten problem. Moje... Moje ostatnie last resort? Nie wiem, co to jest resort dokładnie. Ale kiedy jest czas na last resort, jak nie teraz? Ostatni resort? Czy my uciekamy? Po prostu? Co jest po to, że uciekliśmy z nim? Co tutaj będzie? Muszę się zdać, że naprawdę mnie zaskoczyłeś, dzieciaku. Nie sądziłem, że ty stąd uciekniesz. Dlaczego tutaj nie zrobiłeś od razu? Ja myślałem, to był ostatni resort. Że użyłbym to na początku gry? Byłbym bardzo podejrzany. No to większość ludzi pomyślała, że jestem Zero. Kiedy moje szanse ucieczki są żywemu... Czemu on tutaj jest? Reset ostateczność, okej. Kiedy moje szanse na ucieczki się zmieniły? Pomyślałem, że lepiej zagrać moje karty? Najbliżej... Celować się to dało? Więc w sytuacji, kiedy nie mogłem zrobić niczego innego, miałem małą sztuczkę w rękawie. Zdjąłem swoją bransoletkę. Okay. Lewe ramię mojego brata nie było jak ramię normalnej osoby. Było fałszywe, nie było prawdziwym ramieniem. A na lewy mają opaski. Wiem, że to trochę dziwne do powiedzenia, ale cieszę się, że miałeś fałszywe ramię. Musisz się bać, że nie masz bransoletki. Masz rację. Ostateczność. Rewolwerów, gratuluję. Gratuluję. Myślę, że te schody łączą się z dolnym pokładem. Nie lądar był pod wodą. Przejdźmy przez te drzwi. Od powietrza? O, to nie brzmi dobrze. Widzisz tą dźwignię przy bramie, prawdopodobnie? Tak, jest tutaj. Co wiedziałeś? Cóż, możemy wam opowiedzieć historię. Myślę, że by zajęło dzień czy pół. Kiedy pociągnę, te drzwi otworzą się. Łapię. Zostawi to... A Junpei tak po prostu zostawił sobie Jun? Naprawdę? Coś mi się to nie wydaje zbyt realistyczne. O kurwa. Co? Dlaczego? Dlaczego są kolejne? Uwaga! Uwaga! Ten łamany angielski.
takie awaryjne spalanie, Kruman, została potwierdzona. Automatyczne spalanie za 9 minut. 9. Proszę ewakuować osoby z spalacza natychmiast. O, jakaś stryjąco. Dałeś się ze show Zero? O co chodzi? Zbyt ciężko to zrozumieć? Pozwólcie, że wyjaśnię. Powiedział, że system spalania zaraz się artypuje. 9 minut ten pokój zostanie całkowicie spalony. Ha? Kim jesteś? Nie rozpoznałeś mnie? To boli, to ja, Snake. Wirus? Snake? A, tak. Ty żyjesz. Myślę, że twój dziwny styl mnie trochę zmylił. Cieszę się, że żyjesz. Jeżeli nie przeszkadza ci moje pytanie, jak tutaj się dostałeś? Snake, Junpei 7. Wasza trójka nie rozwiąże drzwi dziewiątych. Każdy użyliście brązaczki rower. Co? A, cóż, wasza racja sugeruje, że nie zrobiliście tego. Poczekaj. Dlaczego sądzisz, że mam brązaczki rower? O, nie powiedzieli ci? Powiedzieli mi czego? Wygląda to, że nie. Normalnie? Poczekałbym i pocieszył się momentem, ale boję się, że czas jest zbyt ważny teraz. Muszę to przyspieszyć. Clover? Nie rób tyle jest. Zamknij swoją mordę. Clover? Powiedział przestań. Nie słuchaj go, Snake. Co się stało z Clover? Clover zginęła. Nie, to nieprawda. To niemożliwe. To kłamstwo. To musi być kłamstwo. Gdybyście się tak nie zachowywali dziwnie, to by mogli mógł uwierzyć, że to jest kłamstwo. No bo mówi to Ace, który jest no, złym człowiekiem. O, to dosyć... To sama prawda. Mogę cię zapewnić. Sam ją zrobiłem. Rozumiesz? Co? Aż otworzyło oczy. Przepraszam. Czy... powiedziałem coś nie tak? Zabiłem ją. Wolałbym, żeby zginęła z mniejszym bólem. Pocisk mózg prawdopodobnie byłby idealny. Niestety, to zarobiło dużo hałasu. Warunki, w których byliśmy, zmusiły mnie do użycia noża. Dziewiątka go miał, pamiętasz? Chyba uderzyłem ją tuż pod ramieniem. Miałem szczęście, moje... Mój pierwszy tutaj weszł tuż między żebra. I mięso było mięcie, ale skurwiel. Mój nóż wślizgnął się z łatwością, nie było żadnego oporu. Uczucie było, muszę przyznać, że czułem się podekscytowany. To było potężne skurwienie. Pewnego dnia, prawdopodobnie, będę mógł znowu je poczuć. Spanie zacznie się za 7 minut. Zabijecie. Co powiedziałeś? Zabijecie. O, więc zabijesz mnie. Dalej, czekam. Nie rób tego. Nie słuchaj do Snake. Przestań, dzieciaku. On ci miesza w głowie. Jesteś probem? Na co czekasz, chłopczyku? Nie chcesz dołączyć się do swojej siostry? Nie, Snake. Nie rób tego. Snake. O, kurwa. Ale frajer. Lotus! Szybko tutaj! Spanie za 5 minut. Dajcie mi tę kobietę. Potrzebuję jej. Bez jej bransoletki nie będę mógł otworzyć drzwi. Szybko, teraz. Nie mam czasu na pierdołę. Rozumiem. Więc chyba nie mam wyboru. Reszta z was musi też zginąć. Co jeszcze mam? Jeszcze 5 przycisków. Jeden dla Junpei'a, jeden dla Lotus i 3 na tego idiotę klocowatego, który za się 7. Wezmę ciało Lotus ze sobą i wyjdę z tego pokoju. Spanie za 4 minuty. Cóż, na to, że nasz czas wspólnie się skończył. Podobało mi się zabawa z wami. Cholera. Żegnajcie. Zabijecie. Co? Nie, to niemożliwe. Zabiję cię. Odsuń się ode mnie! Spadaj! Przestań! Jeśli podejdziesz bliżej, odejdź ode mnie! To co, zabijesz go? Już próbowałeś! Posłuchaj mnie! Nie podchodź bliżej! Cholera, ty gnojku! Zmarnował wszystkie pociski! Snake, jesteś MVP!
Spalenie zacznie się za 3 minuty. A, w końcu. Ty... Zabiję cię. Nie, nie uciekniesz. Skurwielu. Z potworem. Może w głowę go trzeba było strzelać, ty parku głupi stary. Złaź ze mnie. Puszczaj mnie, cholera. To jest to, Ace. Wspomnimy razem. Co? Wow. Spanie zacznie się za 2 minuty. Cholera, pierw się. Złaź. Zejdź, potworze. Okej, okej, spójrz. Pomyśl o tym w ten sposób. Moja firma ma wspaniały szpital. Wspaniały doktorów. Jesteś mocno ranny. Na pewno cię łatwo posprzedają. Nie musisz umierać. Możesz być ocalony. Po prostu wypuść mnie. Żałosne. Błagają życie. Snake, wystarczy. Możesz przestać. Mamy raz Snake. Wystarczy. Daj swój. Snake, złaź. Złaź. Musisz iść z nami. Musimy opuścić to razem. Przepraszam. Obawiam się, że nie mogę to zrobić. Lepiej o mnie zapomnijcie. Musicie... już wychodzić. Wezmę to ze sobą. Zamknij się, bądź cicho. Nioru Safe Lover. Moja siostra zginęła przeze mnie. Przez to... muszę odpokutować to wszystko. Prawdopodobnie w kolejnym życiu ona mi wybaczy. Strzelę w typu 6 razy, mówił, że nie jest mocno ranny. Idź, idźcie, musicie iść. Spanie za minutę. Cholera, kończył się czas, musimy iść. Junpei, co ty robisz? Musisz stąd wyjść. Snake, Snake! Poczekaj, nie możesz się dotknąć, Junpei. Nie, nie, muszę pomóc Snake'owi. Snake, Snake! O, czy on już zapomniał? Złaź ze mnie, puszczaj. Spanie za... 10 sekund. 7. 6. Cholera. Nie mam wyboru, dzieciaku. Nie obwijaj mnie za to wszystko, okej? Uratował nas. Jun i Santa zostali wcześniej po prostu. A Snake to jest MVP, absolutny. Zero Escape. Halo. Bramy drugiej części zostały zamknięte. Zacząłem spalenie. On... cholera. Walcie się. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja? Ja nie zasłużyłem na to. Odpowiedzcie mi. Odpowiedz mi zero. Dlaczego? Dlaczego? Zero. Wow. Ale grubo. Uciekliśmy po prostu. Hej, poczekaj, Junpei. Junpei, co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Zostańcie. Pójdę po Santa i Jun. Przyjeźdź ich tutaj. Jak? Jarcie się. Zostańcie tutaj i poczekajcie, okej? Okay? Chciałem gdzieś tutaj windę. Jeżeli zadziała, to może. Proszę, działaj. Ja bym się bał wracać, no ale okej. Okay. Tak. A gdzie mogli wszyscy uciec? Murasaki! Jun Santa! Nie ma ich? Cholera. Dzień poszli. Serio, cały statek teraz bym przeszukiwał? No nie przeszukuję sobie. Kani. O, nie, to niemożliwe. Kani. Kani. Wszystko gra? Jumpy. Czy ona w każdym zakończeniu musi ginąć? Co się z tego stało? Ty... Jumpy, ja przepraszam. Kani, nie przeżyję. Nie. Nie możesz zginąć. Miałem cię ocalić, obiecałem. Dziękuję ci, Jumpy. Dziękuję za wszystko.
Była naprawdę szczęśliwa, żeby się znów spotkać Jumpy. Naprawdę szczęśliwa. Nie mówi o tym, że byłaś. Zobaczymy się jeszcze wiele razy. Trzymaj się, okej, Kani? Jumpy, widziałaś, że znaczyłeś dla mnie dużo od ciebie, byliśmy dziećmi? Lubiłam cię, przez długi czas, Jumpy. Naprawdę długi czas. Game over. Zero. Skurwielu, gdzie się ukrywasz? Jestem tutaj. Zawsze byłem blisko ciebie. O czym ty gadasz? Nieważne co. Powiem ci jeszcze raz. Game over. Ta gra się skończyła. Nie. To nie jest koniec. Wyjdę stąd z Kani. Nie możesz. To niemożliwe. Dlaczego? Ponieważ wybrałeś złą ścieżkę. Złą ścieżkę? Prawda. Ta ścieżka była nieunikniona, tak czy siak. Przyznaj porażkę. No nie mogę wybrać inaczej. Tam, gdzie jest cień, jest też światło. Gdzie nie ma światła, nie ma cienia. I tak dalej. O czym ty gadasz? Nie ma znaczenia. Przegrany został zadecydowany. Powiedziałem ci, że nie przegram. Nie, źle zrozumiałeś. Nie przegrałeś. Ja przegrałem. Co? Kani, poczekaj. Zaraz wrócę, obiecuję. Właśnie, gdzie jest Santa? Hara, gdzie on jest? Nieważne, muszę wyciągnąć Kani. Kani? O Boże, nie, nie. Gdzie ona? Kani. Akane brzmi znacznie lepiej. Poszedłeś złą stroną. Na co znaczy, że poszedłem złą stroną? Ale czy miałem wybór strony jakikolwiek? Chwila, to jest... O nie. Biały dym. Czarne sadze. Oh, well, fuck me. Dobra. Jak to jest zakończenie, chcę wiedzieć. Dead or is it? Byłem zdejczym dla cystrów. To w ogóle głupie jest. Secret way out. Tak, chcę zapisać, tylko gdzieś dalej może. Okej. Co to jest, znaczy to? Lord? Chwila, Lord? Unlord? Czy wszystko mamy odblokowane i możemy... I co by... Powiedzcie mi, czy bo już będziemy kończyć streama, nie robimy nawet pogadanki, bo oczywiście ciężko by było zrobić teraz pogadankę. To teraz... Crime stream zaczynam od tego? Co, przejście w obczarcie, przejście na lewo i naprawdę zawsze od kolejności przejścia pokojów, okej. Okay. Czyli kolejny stream zaczynam od tego punktu, idziemy tutaj po prostu, czy jakoś inaczej to ma być? Musiałeś mi ten ending, tak, ja słyszałem właśnie, że ten ending jest konieczny, żeby dostać true ending. Ktoś mi z was to mówił, chyba Witali, ale... Co teraz, mam zacząć od tego momentu kolejnego streama, czy może od tego momentu i pójść tutaj? Na tamte zakończenie, czy może od tego momentu i zrobić sobie to, a może wrócić na sam początek, tutaj. Patrzcie, że niektóre rzeczy mogą być zamknięte dla nas później. What the fuck? Dobra, back. Dobra, to oczywiście początek. Ankieta, nie no, jestem ciekaw po prostu, gdzie za tydzień streama zaczynać. Od czego? Dobra, menu, wejdźmy już do menu. A ten gry nie dało się włączyć w inny sposób. Dobra, słuchajcie, musiałeś dotrzeć do tego momentu, by móc pójść po true ending. Okej. Okay. Ale to od którego momentu zaczynam kolejną streama? To ostatnie pytanie i kończymy dosłownie. Przypominam, że kolejny stream będzie we wtorek, gramy w Darkest Dungeon. I to będzie bardzo fajna gierka, bo będzie interaktywna, wybieramy widzów z czatu do ekipy, więc naprawdę będzie fajnie według mnie. Jeżeli chcecie być częścią drużyny, to wpadajcie koniecznie. Zacząć streama może w domu. Hehe. Ludzie, przedłużacie naprawdę niepotrzebnie. Pozwiedzaj zacznie zakończenia przez prawdziwym. Aha, czyli to jest prawdziwe, rozumiem zakończenie i mam pozwiedzać inne. Okej, no to zacznijmy. Zrobimy stream od pierwszego wyboru i już możemy robić tamtą stronę gry. Czyli to. O, no dobra. Myślę, że to z dwa streamy jeszcze powinny zejść, może trzy. Dobra, słuchajcie, dzięki wam za uwagę. Kończymy w tym momencie już całego streama. Nie robimy już nawet pogadanki. Oj, a muszę to włączyć niestety ręcznie. Dzięki, że wpadliście i cóż, widzimy się we wtorek. We wtorek na streamie z Darkest Dungeon, także miłego wieczoru wam życzę i do zobaczenia we wtorek. Także hej, pa.